24h.pl. Witam Państwa tutaj bardzo ciepło, serdecznie i zapraszam do dyskusji na temat no ważny dla nas wszystkich. Taki to moment trochę historyczny, bo ja sobie pozwoliłam trochę poszperać w swoich archiwach, które posiadam i dokładnie rok temu, 4 stycznia, o godzinie 16, nie o 17, w Urzędzie Gminy Paszowice odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw ustalenia nowej sieci szkół. I tak się jakoś te terminy nałożyły, że spotykamy się w rocznicę od tamtego spotkania. I mniej więcej od tamtego czasu no, wokół szkoły jest dużo emocji. Bardzo dużo emocji i mnie już te emocje też w tej chwili... Boję się, że za chwilę nie będę mogła już nic mówić, bo... Padało wiele słów. Tych słów nie zawsze miłych pod naszym adresem. Padały stwierdzenia, że okazja nadarza się do tego, żeby zrobić porządek i na przykład żeby dzieci mogły się w końcu uczyć w godnych warunkach. Przez wiele lat poprzednio nikt na to jakby nie zwracał uwagi. Może nie tyle nie zwracał uwagi, ale nie robił z tym nic, żeby tym dzieciom w tej sobie tutaj pomóc uczyć się w warunkach trochę lepszych. No i nagle taki argument zostaje wyciągnięty. A my tutaj w szkole, rodzice, nauczyciele i mieszkańcy staraliśmy się, żeby te warunki były godne na miarę naszych możliwości, na miarę takich możliwości, jakich mamy. Angażowało się tutaj społeczeństwo, budowało toalety, remontowało szkołę, kupowało wyposażenie i bardzo jest nam szkoda to wszystko utracić. Dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy i dlatego też jest z nami dzisiaj tutaj pan kurator. Jeden z panów radnych tak często zarzucał nam, że tradycja to jest trochę za mało. A ja, proszę Państwa, myślę, że wręcz przeciwnie, że tradycja to jest bardzo dużo. Że tradycja to jest taka rzecz, która buduje więź. Więź w społeczeństwie, która sprawia, że ludzie się jednoczą w takich chwilach, że przychodzą i pomagają i mam nadzieję, że to nam pomoże. Ja może tyle, bo już więcej oddaję głos panu profesorowi, osobiście. Panie minister, panie burmistrzu, mili państwo, ja bardzo gorąco dziękuję, że się państwo tak licznie dzisiaj przybyli. Ale też powód jest niebłahy, niebanalny, powód jest bardzo ważny. Dzisiaj będziemy rozmawiać, dyskutować o przyszłości szkoły w Popisdowie i szerzej o sieci szkół w gminie Paszowice. To są wszystko bardzo ważne sprawy, albowiem szkoła jest miejscem spotkania. To nie jest zwykły zakład pracy, to nie jest zwykły punkt usługowy, to nie jest też fabryka gwoździ. Szkoła, jak się rzekło, jest miejscem spotkania. Szkoła konstytuuje lokalną społeczność. Szkoła jest jej filarem. Bez szkoły społeczność się degraduje. Kiedy rozstrzygały się losy sieci szkół na wiosnę minionego roku, dużo jeździłem po Dolnym Śląsku, przyjmując zaproszenia, inicjując spotkania. Szczególnie, co zrozumiałe, zaproszenia padały z tych miejscowości, gdzie pojawiały się różne problemy, napięcia, różnice zdań, różnice interesów. I wielokrotnie powtarzał się z publiczności, a publiczność licznie się gromadziła. Szkoła dla społeczności lokalnych jest oczkiem w głowie. Pojawiał się taki głos, a kto tu się panie osiedli, jak tu szkoły nie ma? Jakie są możliwości rozwojowe lokalnej społeczności wsi, jeżeli po prostu szkoły zabraknie? My stoimy na stanowisku. Mówimy, czyli ekipa, bo się z nią identyfikuje, z jej programem i jej program w obszarze oświaty realizuje, czyli władza, która przejęła rządy oto po wyborach z listopada 2015 roku. My uważamy, że Polska ma się rozwijać harmonijnie, że ona ma się rozwijać równomiernie. Jeśli chodzi o szkoły, to sądzimy, że poza metropoliami, poza wielkimi miastami, poza większymi miejscowościami, a więc w miejscowościach małych, na wsiach, nie mieszkają, to przaśnie może zabrzmi, ale umawiamy się na szczerość, a szczerze to znaczy co w sercu, to na języku. Nie mieszkają ludzie ani lepsi, ani gorsi. Nie mieszkają ludzie głupsi. Może mieszkają ludzie normalni, którzy płacą podatki, którzy są obywatelami Rzeczypospolitej, którzy zasługują na dobrą edukację.
A jeżeli tak, to znaczy, że dbamy o szkołę. Chciałbym też Państwu powiedzieć, że wróciła do kuratora po latach rządów Platformy i PSL-u ważna kompetencja, jaką jest opinia wiążąca kuratora. Tak wcześniej było w wolnej Polsce po 1989 roku i tak jest od półtora roku, że kurator, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego podejmuje oto uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły, to kurator się do tego odnosi, formuje swoją opinię. Formuje opinię nie z powietrza, ale rozmawiając z ludźmi, analizując dokumenty, wsłuchując się w głos samorządu. Samorząd to ważna sprawa. To są depozytariusze zaufania społecznego, to są gospodarze, to są ludzie, radni, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, którzy mają mandat społeczny do tego, żeby reprezentować lokalną społeczność i służyć dobru wspólnemu, służyć lokalnej wspólnocie, więc musi być samorząd uszanowany. Ale przyjmujemy też innych partnerów społecznych, mianowicie szeroko pojęte środowisko edukacyjne, związki zawodowe, ad hoc tworzące się komitety protestacyjne, rozmaite organizacje, stowarzyszenia i wreszcie zwykłych ludzi. I na to chciałbym Państwu powiedzieć, nie szczędzimy czasu. Przyjmujemy ich w kuratorium. Świadkiem jest pani dyrektor Małgorzata Sandecka, która szefuje Wydziałowi Nadzoru Szkół Podstawowych Przedszkoli, która też dzisiaj ze mną przyjechała, jeśli chodzi o sieć szkół, była bardzo mocno zaangażowana. No i jako się rzekło, dużo jeździliśmy w teren, żeby zobaczyć, jak jest, żeby ludzi usłyszeć, żeby się ich zapytać, jak wy chcecie, jakie są wasze ambicje, jakie są aspiracje, jakie są możliwości. Bo najczęściej jednak dochodziło do pewnego zderzenia. Z jednej strony aspiracje, ambicje, tradycja, oczekiwania, możliwości rozwojowe, a z drugiej strony trudności demograficzne. Na Dolnym Śląsku zdarzają się obszary, gdzie demograficznie wysychamy. No i możliwości finansowe. No i trzeba znaleźć złoty środek, trzeba znaleźć modus vivendi. No i szukaliśmy, jeżeli chodzi o sieć szkół, bardzo, bardzo sumiennie, szanując wszystkich. Jako się rzekło przed chwilą, do kuratora wróciła ta kompetencja, czyli opinia wiążąca. To jest niesłychanie ważne, bo przez tych kilka lat, dokładnie od roku 2009 aż po rok 2016, początek roku 2016, to owszem, zwracano się do kuratora po opinię, ale to była tylko, opinia. I samorządy, jak pokazywała praktyka, a żywo się tym interesowały, niespecjalnie się tymi opiniami przejmowały. No i szkoły były likwidowane. Dzisiaj to wygląda inaczej. Dzisiaj trzeba uzyskać pozytywną opinię kuratora. Rzecz jasna, w tej opinii służy odwołanie do ministra, w ostateczności również do sądu. Wszystko zgodne. Tak powinno to wyglądać w państwie praworządnym, w państwie demokratycznym. Ale jednak pewna blokada jest. To znaczy, mamy tutaj już pewną równowagę. To znaczy, musimy się przekonać. To znaczy, my mówimy, to jeżeli chcecie na przykład likwidować szkołę, a to bardzo proszę położyć argumenty na stole. To znaczy, i powiem więcej, spotkajmy się na dużych spotkaniach. Była mowa o znaku rozpoznawczym. Zastanawiałem się, jak tu podejść do tego tematu likwidacja szkół, bo co do zasady bronimy szkół, bo uważamy, że sieć szkół powinna być gęsta, bo sieć szkół podstawowych powinna być gęsta tak, aby uczeń, rodzic mieli do szkoły blisko, żeby społeczność miała własną szkołę, aby miała to miejsce spotkania. To miejsce, gdzie może się spotkać, gdzie może się zintegrować, bez którego to miejsca ta społeczność zaczyna się dezintegrować. Więc bardzo nam zależy, żeby ta sieć szkół była gęsta również dlatego, żeby to były szkoły bardziej kameralne. Żeby szkoła rozpoznała ucznia, uczeń rozpoznał szkołę, żeby tworzyły się więzi społeczne, żebyśmy łatwiej wychowywali młode pokolenie w wartościach. Myślę, że o to nam chodzi. Zabiegaliśmy o to i w miastach, i w dużych, żeby ta sieć szkół była gęstsza. No i oczywiście na wsi. Więc co do zasady bronimy małych miejscowości, ale nie jestem w małych miejscowościach, bronimy szkół małych przed likwidacją. Ale z drugiej strony też nie jesteśmy głusi na argumenty, które zgłaszają samorządy. A one podnoszą argumenty dwa. Pierwszy to jest demografia, no i drugie to jest finanse. Trzeba więc znaleźć złoty środek. To jeździmy w terenie. Mówimy, działamy transparentnie. Jak to mówiła premier Beata Szydło, dziś wicepremier do spraw społecznych. Pokora i praca. Uczciwość i działanie przy otwartej kurtynie. A skoro tak, to ile razy otrzymywaliśmy propozycję, zgłoszenie, prośbę o likwidację szkoły, aby podjąć decyzję kompetentnie,
Słuchaliśmy każdego, kto tylko się do nas zgłosił i jeździliśmy w teren i sami inicjowaliśmy, zbieraliśmy informacje. Uważamy, że to jest droga do podjęcia decyzji mądrych. Bo jak się raz szkołę zlikwiduje, to już odbudowanie jest, czy będzie niesłychanie trudne. No i mili Państwo, napotykamy tutaj na różne problemy. Ja już przejdę na grunt Państwa, żeby pokazać krótko, jaka tu jest historia, jakie są plany, jakie są pomysły, jakie jest nasze stanowisko w tej sprawie. A później tu od razu też powiem, Państwa wszystkich chciałbym prosić o wypowiedzenie się Pana Burmistrza jako przedstawiciela samorządów radnych. Pewnie są też na tej sali, zapewne Pan Minister zechce zabrać głos, rodzice i wszyscy zainteresowani. Będziemy tak długo rozmawiać, aż wszystko zostanie powiedziane. Co nie znaczy, że będzie ustalone. Bo my sobie dzisiaj na tym spotkaniu wyrabiamy zdania. Nie przyjechałem tu na kontrolę, ja przyjechałem tu na rozmowę. Przyjechałem usłyszeć jeszcze raz argumenty, a może usłyszymy co nowego ponad to, co wiemy do tej pory. A może w konsensusie, to jest niezwykle ważne w lokalnej społeczności. Zgoda naprawdę buduje. Jeżeli zgoda jest szczera i oparta jest na jasnym powiedzeniu, kto jakie ma interesy, kto czego chce i czego wspólnie chcemy jako lokalna społeczność, to niesłychanie jest ważne, żeby taka zgoda miała miejsce. A nuż dojdziemy do jakiejś konkluzji. A jeżeli nie, no to kurator będzie się zastanawiał. To kurator się ze sprawą prześpi. To kurator jeszcze raz popatrzy dokumenty, przypomni, zastanowi się i w terminie określonym przepisami, zdaje się, że w przypadku Popizdowa to do 11 stycznia, podejmiemy decyzję albo pozytywnie opiniując tę inicjatywę o zamiarze likwidacji szkoły, albo opiniując ją negatywnie. No taki jest sens naszego dzisiejszego spotkania. Ja Państwa bardzo gorąco zachęcam do dyskusji, do rozmowy. No to również proszę o kulturę w wypowiedziach. Możliwie krótko, tak abyśmy wszyscy mogli się wypowiedzieć, ale nie przesadnie krótko, żeby każdy miał takie poczucie, że został wysłuchany. Mam też takie przekonanie, a spotkań odbyłem już chyba ze 120, jeżeli chodzi o formowanie sieci szkół czy likwidację szkół, że tworzymy pewien kapitał społeczny, że my budujemy, jesteśmy tkanką społeczeństwa obywatelskiego, że to jest niezwykle istotne, żeby każdy zainteresowany w lokalnej wspólnocie miał szansę wypowiedzieć. To jest ważne, żeby to zrobić publicznie. My żyjemy w demokratycznym kraju. Różnica zdań, opinii, poglądów, a ta ufundowana jest na różnicy wartości, to jest zupełnie naturalna sprawa. Istotą demokracji, mili Państwo, w gruncie rzeczy jest spór, ale chodzi o to, żeby on przybierał cywilizowane rozmiary. To nie jest nic złego, że mamy różne poglądy. Byłoby nawet dziwne i podejrzane, gdybyśmy się wszyscy we wszystkim zgadzali. A jeżeli nie będziemy potrafili dojść do porozumienia, to każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Ano, to zakończę apelem, powtarzając za Norwidem, różnijmy się pięknie. Różnijmy się pięknie również na tej sali. A teraz, mili Państwo, jak to jest ze szkołami w gminie Paszowice, a konkretnie w Pogwizdowie. Pierwsza uchwała, która zapadła 30 marca, ta uchwała zakładała, że będą 3 szkoły podstawowe. Zgodziliśmy się na takie diktum. Radni uchwalili, dostaliśmy uchwałę, 3 szkoły, jedna w Paszowicach, druga w Pogwizdowie, tak jak to było, gimnazjum przekształcone, szkołę podstawową, podpisałem się pod tym bardzo chętnie. No, później nastąpiła pewna korekta z inicjatywy radnych, z inicjatywy pana wójta, mianowicie doszło do włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej. Już nie będę przypominał tej skomplikowanej historii. W każdym razie wojewoda uchylił tę uchwałę i wróciliśmy z początkiem nowego roku szkolnego do uchwały z 30 marca. Czyli znowu mamy 3 pełne szkoły podstawowe. I oto 30 listopada z taką datą została podjęta uchwała, która proponuje, aby została zlikwidowana szkoła w Pogwizdowie. No to przyjechałem się Państwa zapytać, co Państwo na to. Argumenty Pan wójt pewnie przywoła, przypomni te, które zostały ujęte w uchwale, to już nie będę o tym opowiadał, ale w zasadzie to już powiedziałem, głównie demografia, finanse, ale to zostanie pewnie rozszerzone w jakiejś dłuższej wypowiedzi. Chciałbym Państwa usłyszeć, na ile ta propozycja jest przez Państwa, tak jak tutaj jesteście, w szczególności przez mieszkańców Pogwizdowa okolic, czy ona jest akceptowana? Jaka w takim razie przyszłość miałaby czekać
oświatę w gminie Paszowice, gdzie miałyby dzieci w przeszłości tutaj chodzić. Czy wesprzeć wobec tego, czy Państwo popieracie tę inicjatywę i chcecie, aby kurator przychylił się, dając pozytywną opinię do tego typu rozwoju wydarzeń, czy też może, aby postąpił inaczej i nie przystał. Czy to ma być szkoła 1.8? Czy to może ma być szkoła 1.4 albo 1.3, gdzie takie propozycje tu i ówdzie też się pojawiały? To jest, proszę Państwa, sprawa otwarta. Tak jak samorząd postanowi, tak jak kurator zaopiniuje, a przypomnijmy, że my wszyscy pełnimy rolę służebną. Władza nie jest po to, żeby dla siebie była, władza nie jest po to, żeby była imperatorska, to ma być władza demokratyczna. A władza demokratyczna to znaczy wsłuchana w głos ludu, to znaczy licząca się z opiniami, próbująca znaleźć jakiś modus vivendi z jednej strony z trudnymi rygorami ekonomicznymi, z wyzwaniami demograficznymi, z oczekiwaniami społeczności. Trzeba brać pod uwagę bardzo różne czynniki i nie będę też ukrywał, nam też zależy dobro dziecka numer jeden. Perspektywy rozwoju edukacji, sieci szkół jak najbardziej, ale na pracownikach oświaty też nam zależy. My się o to też upominamy. My chcielibyśmy dla środowiska nauczycielskiego mieć tę dobrą wiadomość, że utrzymujemy zatrudnienie. I w tym wszystkim trzeba się odnaleźć. Mili Państwo, ja nie chcę teraz ferować wyroku. Ja przyjechałem sobie wyrobić zdanie. Mam pewną wiedzę, mam swoje przemyślenia. Może na koniec jeszcze naszej rozmowy, którą właśnie inicjuję, jeszcze raz się do tego odniosę, albo przyjdzie zabrać głos w trakcie, bo jesteśmy w pewnej interakcji i spotkanie pewnie będzie żywe i od emocji nie wolno. Ale tyle może tytułem wstępu zainicjowania naszej rozmowy. No i spróbujmy pokazać jeszcze raz, jakie są argumenty za wariantem likwidacja szkoły w Pokizdowie. A jakie są argumenty, niech będzie szkoła 1.8 w Pokizdowie. A może są jakieś inne pomysły, jak odpowiedziałem, 1.3 albo 1.4. A może jeszcze jakiś inny pomysł, ale w takim razie jakie argumenty by za tym stały. Ja bym bardzo gorąco w takim razie teraz poprosił o przedstawienie argumentów, czy pokazanie też swojego stanowiska, któremu się chętnie przysłucham, a każdy zostanie wzięty pod uwagę. Chciałem też Państwu powiedzieć, że to nie jest tak, że decyzja jest podjęta, bo nie jest, bo się zastanawiamy. Po drugie, nawet jeżeli przyjdzie podjąć decyzję taką, która będzie dla jakiejś części społeczności lokalnej niekorzystna albo wbrew woli, wbrew oczekiwaniom, to chciałem Państwu powiedzieć, że bardzo rzadko podjęli się decyzje, z których wszyscy by mieli 100% udziału. Bardzo rzadko, chociaż parę się zdarzyło. Wszyscy byli bardzo szczęśliwi, byli zadowoleni. Na ogół jest tak, że jakaś część się cieszy, inni się trochę smucą. I to nie jest tak, że oto pan kurator wsparł kogoś i w nosie ma argumenty resztę. Nie, my te argumenty kładziemy na stole, my bierzemy je pod uwagę i ważymy, czy to jest 50 na 50, czy to jest 60 na 40, ale przychodzi termin ustawowy i decyzja musi być podjęta. Widzicie Państwo, każdy ma swoje kompetencje. O samorządzie powiedziałem, powiedziałem ciepło, z samorządem liczymy się, przyjmujemy samorządowców, na każde zaproszenie odpowiadamy pozytywnie. To nie jest to, że mamy politykę, wszystkie szkoły mają być tak, jak było, kropka. Nie. Ekonomia też ma swoje żelazne prawa, a jak uczniów jest tylko paru na krzyż, to trudno, to z tego też trzeba wyciągnąć jakieś wnioski, bo trzeba szanować grosz publiczny, tak, który może być też sensownie zainwestowany. Więc samorząd szanujemy, ale też szanujemy wszystkich pozostałych. I dopiero z tej panoramy aspiracji, ambicji, okoliczności, interesów w ustawowym terminie trzeba podejmować decyzję. Ja myślę, tak kończąc, za troszkę nawiązując do pierwszych słów, które tu wypowiedziałem, że mamy rok wyjątkowy. My jesteśmy szczęśliwym pokoleniem, które może celebrować 100 lat Polski niepodległej. Ale tu nie chodzi tylko o szacunek dla ojców polskiej niepodległości, dla tych, którzy w pocie czoła pracowali, a dzisiaj są pewnie często bezimienni, albo dla tych, którzy życie za Polskę oddali. Musimy powiedzieć coś więcej, to znaczy musi być więcej zgody i więcej pracy. To jest metoda, od której Polska urośnie. Ja myślę, że każdy będzie robił dobrze to, co do niego należy, w ramach kompetencji, które mu są przypisane. Tu na widoku mam też własne. To będzie to właśnie bardzo dobrze. I od tego Polska na lepsze się zmieni. I drugie, bardzo ważne, jeżdżę po tych spotkaniach i nieraz się pytają,
No to Panie, co robić? Co robić? Jaki program? Ja na to odpowiadam, że jest taki program. On się składa z dwóch słów. Bądźmy obywatelami. Ze wszystkimi pozytywnymi konsekwencjami tego stanu rzeczy. A więc ludźmi aktywnymi, którzy się interesują, którym zależy, którzy chodzą na wybory, jak trzeba, to sami startują, którzy dają przykład w swoim środowisku, swojej aktywności, którzy nie zamykają się tylko w kręgu swoich spraw, swojej kariery, swoich przyjemności. To też jest ważne, ale pamiętajmy, że ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek, również mała ojczyzna. Czyli to jest to pytanie, co mogę dać z siebie ponad. Po godzinach, w wolontariacie, w straży i w wielu innych aktywnościach, o których może Państwo bardziej wiecie, aniżeli ja potrafiłbym je wyliczyć. Tak? I to jest to myślenie, ja o tym trochę opowiadam, żeby pokazać, jakie są nasze zasady, jakie są nasze pryncypia, czego my chcemy, jakie są nasze ideały, albowiem z nich wynikają konkretne decyzje. To i z tej perspektywy będziemy podejmować decyzje także w sprawie przyszłości szkoły podstawowej. I Państwo, to tyle tytułem prowadzenia. Sorry, że się troszeczkę rozgadałem, ale jakem nauczyciel, jak się widzi publikę, a zwłaszcza klasę, i zależy nam, no właśnie, to się troszeczkę takiej emocji udziela. To tytułem wprowadzenia. Ja może bym to widział dzisiejsze spotkanie tak, że może by Pan Wójt zechciał w takim razie przedstawić perspektywy samorządu. No a później może reprezentanci też lokalnej społeczności, bo nie kryję, dostaliśmy trochę podpisów. Dostaliśmy ponad 400 podpisów z Podgwizdowa, że nie godzimy się na likwidację szkoły w Podgwizdowie. I dostaliśmy około 800 podpisów z całej gminy, a w zasadzie z reszty gminy, bo tak jak przejrzeliśmy, to tam raczej podpisów z Podgwizdowa nie ma, są inne miejscowości, że akceptujemy likwidację szkoły w Podgwizdowie. No to tak, gdybyśmy mieli o podpisach tutaj powiedzieć, no to tak to wygląda. Jeżeli mogę Pana Wójta prosić w takim razie o przedstawienie stanowiska. Szanowni Państwo, początek roku, więc pozwólcie, że bez względu na to, jaki kto ma pogląd na daną sprawę, złożę Wam życzenia, żeby ten rok, który jest przed nami, był lepszy niż ten, który minął. Nie był najgorszy, ale zawsze wszystko, co nowe, powinno być troszkę lepsze niż to, co minęło. Tego nam wszystkim tutaj życzę. A przede wszystkim życzę nam wszystkim zgody społecznej, bo to jest bardzo ważne, i spokoju także w czasie dyskusji. Moi drodzy, pojawiło się tutaj bardzo wiele wątków, które poruszył Pan Kurator. Chronologicznie wypadałoby się do tego odnieść, więc może zacznę od tego, że rzeczywiście rok temu o tej porze odbyło się pierwsze posiedzenie takiej rady, którą powołałem do spraw reformy oświaty na terenie gminy Paszowice. Odbyło się też zebranie wiejskie, jedno czy dwa w samym Podgwizdowie, też dosyć burzliwie, emocjonalne, więc ten głos społeczny został jak najbardziej wysłuchany, wzięty pod uwagę. Zabrakło może tego, ponieważ każdorazowo zapraszałem na spotkanie tego komitetu w kuratorium. No niestety odpowiedź, jaką otrzymałem, była taka, że kuratorium nie uczestniczy w takich spotkaniach, jedynie opinuje wypracowany jakiś wniosek przez samorząd. To tak, żeby też było jasne, dlaczego tak się stało. No nikt z kuratorium nie przyjechał do nas, nie wsparł nas w tych działaniach. To też trzeba głośno powiedzieć, bo takie są fakty. Rzeczywiście radni podjęli taką uchwałę o trzech szkołach podstawowych na terenie gminy. Tak się stało. Uważałem, że ze względu i na demografię, i na warunki, w jakich młodzież się uczy, i na finanse, to jak może w tej kolejności, w takiej gradacji, no ta uchwała nie jest najlepsza dla rozwoju gminy, dla rozwoju społecznego. Gmina to jest kilkanaście sołectw, to nie tylko jedno sołectwo. Ja wiem, że każde sołectwo patrzy w skali mikro na siebie, na swoje potrzeby, i to jest dla mnie zrozumiałe. Też musiałem mieć cokolwiek szkołę, nie mam tej szkoły, nie czuję się zdegradowany z tego powodu jako społeczność, bo miejscowość bez szkół jest, degraduje się. No, to idąc tym tokiem rozumowania, mamy 9 zdegradowanych wiosek. No, nie są zdegradowane, zapewniam Państwa, mimo że nie mają szkół na swoim terenie, a kiedyś miały. Nowa Wieś Wielka, przypomnę, Zębowice, Bolkowice, Kwietniki, mógłbym jeszcze wymieniać kilka. W czerwcu bodajże otrzymałem pismo, jak i inne samorządy, od Pana Wojewody, który w tym piśmie stwierdził, że możemy ponownie
podjąć uchwałę i jeszcze coś zmienić w sieci szkół. Na podstawie tego, to nie na podstawie wymysłu radnych, że radni sobie tak wymyślili, tylko na podstawie dokumentu od pana wojewody, rada podjęła taką uchwałę. Przemyślała sprawę, uznała argumenty demograficzne, lokalowe i ekonomiczne i podjęła uchwałę o utworzeniu innej sieci szkół zmodernizowanej, takiej, w której to gimnazjum w Jadrowie miało być wchłonięte przez szkołę w Podwizdowie i docelowo siedziba szkoły miała być w Jadrowie, w nowym budynku, który przyznaję, tak, jest mocno doinwestowany. W ciągu ostatnich 2 lat zainwestowaliśmy tam prawie 2 miliony złotych po to, żeby stworzyć naszej młodzieży, naszym dzieciom jak najlepsze warunki uczenia się. I prawdą też jest, że nie stać nas na to, żeby w każdej jednej szkole, w każdej jednej wiosce robić wszystko. Możemy robić po kawałku w każdej wiosce albo kompleksowo, wedle pewnego planu, całościowo zadania realizować. Co z tego, żebym zaproponował w Podwizdowie zrobienie 5 m² nowego boiska, 5 m bym zrobił w Jadrowie i 5 m w Paszowicach. Porówno. Czy sprawiedliwie? I czy logicznie? No myślę, że nie. Myślę, że nie, bo to jest nielogiczne dla mnie. Idąc dalej, podjęliśmy taką uchwałę, która dostała pozytywną opinię kuratora. Warunkową, ale pozytywną. Po spełnieniu pewnych warunków, które rada spełniła, przypomnę, bo spełniliśmy. W ostatni dzień przed ogłoszeniem tego w dzienniku uchwał, czy też uprawomocnienia się tej uchwały, no dostałem pismo od służb prawnych wojewody. Rzeczywiście tu przyznaję rację, że uchwała jest nieważna, ponieważ brak jest pozytywnej opinii kuratora, którą pan kurator wydał wcześniej. No tak, masło maślane. Służby powołały się na to, że nie ma dokumentu, który oczywiście jest. Niezrozumiałe to jest dla mnie kompletnie. Natomiast w trosce o dzieci i w trosce o to, żeby nie było chaosu edukacyjnego na terenie gminy, ja nie zaskarżyłem tej uchwały. Tylko dlatego, bo nie chciałem, żeby młodzież w połowie roku szkolnego musiała znowu zmieniać szkoły, musiała rozstawać się ze swoimi klasami, żeby rodzice zdezorientowani byli, żeby nie wiedzieli, co należy dalej robić. Powiem tylko to, co mówiła pani dyrektor. Pani dyrektor, to nie jest tak, jak pani powiedziała, i proszę się zastanowić, co pani mówi, że Podwizdów nie był brany pod uwagę, jeśli chodzi o ofertę edukacyjną dla młodzieży. Ja przypomnę, że tutaj, jak w każdej jednej szkole, realizowaliśmy projekty. Za bardzo grube pieniądze. Młodzież w Podwizdowie jest tak samo traktowana, jak młodzież w innych wioskach. I tutaj nie ma, proszę tak nie mówić, bo to jest nieprawda, zwyczajnie w świecie. Bo tak samo dbamy o Podwizdów, jako inne wioski. Nie jest dostawiony sam sobie i to jest lekka... Na początku spotkania... To ja chyba inne rzeczy słyszę. No dobrze, że... Proszę nie przekręcać, bo ja bardzo dokładnie słyszałem, co pani dyrektor... Ale świetnie. Cieszę się, że są z nami dziennikarze. Później będziecie państwo to mediów zapewne obejrzeć i usłyszeć. Nie ma sprawy. To jest taka propozycja, żeby się mówię, nie emocjonować, bo nie ma naprawdę czym. Kolejna rzecz, która się wydarzyła, to było spotkanie w Jadrowie, jeśli tak już chronologicznie mówimy. I tutaj tak przejdę może do sedna. Fajnie, że się z państwem spotykamy, bo jak wiecie dobrze, ja praktykuję spotykanie się z mieszkańcami na zebraniach wiejskich i robię to dosyć często i regularnie w różnych sprawach. Sprawie funduszy stołeckich, sprawy zebrań wiejskich, spraw bieżących, sprawie 500+, było wprowadzane też, zrobiliśmy takie spotkania też pod Gwizdowie, tak żeby mieszkańcy byli jak najlepiej poinformowani. Ale wracam pamięcią do spotkania w Jadrowie. Panie kuratorze, pan powiedział, że dopóki pan jest kuratorem, to pan nie wyda zgody na likwidację szkoły w Gwizdowie. Więc to, że my się dzisiaj spotykamy, no fajnie, że się spotykamy, bo można porozmawiać. No ale przecież pan już postawił tezę, panie człowiekiem honorowym, bo ja pana znam. Ja znam pana historię, wiem, kim pan jest. Z całym szacunkiem to mówię. I ja wiem, że pan słowa dotrzymuje. Więc jak pan tak powiedział, no to tak się pewnie wydarzy. Więc my się spotkamy, porozmawiamy. Natomiast no, rozstrzygnięcie jest z góry wiadome, tak? Jeśli chodzi o przesłanki, jakie za tym stoją. Szkoda, że nie ma z nami całej rady. Bo z tego co wiem, to radni nie zostali zaproszeni na to spotkanie. Nie wiem dlaczego.
Ja zostałem zaproszony przez człowieka podającego się za pana zastępcę w rozmowie telefonicznej. Później sprawdziłem, czy to rzeczywiście był pana zastępca, no bo ciężko przez telefon stwierdzić, kto ze mną rozmawia. Na moje pytanie, czy zostali zaproszeni radni, pan zastępca powiedział, że nie. Czy został zaproszony przewodniczący rady? No nie. Zasugerowałem, żeby to zrobić. Sołtysi? Nie. No więc pytanie jest takie, że może należałoby teraz zrobić kolejne spotkanie w Paszowicach i na przykład w Wiadrowie. Bo edukacja dotyczy całej gminy. Wszystkich, bo my wszyscy jesteśmy mieszkańcami tej gminy. Więc to może, żebyśmy to jakoś też zważyli, to wszystko. Tak jak powiedziałem, kwestie demograficzne. Nie chcę się dzisiaj spierać, czy tutaj chodzi 8 dzieci więcej niż w Wiadrowie w szkole. No to nie o to chodzi. Czy w Paszowicach, przepraszam, czy w Wiadrowie jest może 8-osobowa klasa, tutaj 3-osobowa, czy tutaj jest 10-osobowa, w Wiadrowie 5. Suma summarum, to są dwie niewielkie szkoły. 58 i 46 bodajże uczniów. Plus Wiadrowie gimnazjum. Nie liczę to z gimnazjum, bo z gimnazjistami jest oczywiście więcej, bo te dwa roczniki, które odejdą. Mówię o samych szkołach podstawowych teraz. Rzecz jest taka, że zwyczajnie w świecie gmina, jeśli ma realizować swoje bieżące zadania, nie jest w stanie udźwignąć ekonomicznie tego ciężaru. Po prostu. Nie jesteśmy w stanie. No to panie udało nam się. Trzeba, przepraszam, że pan przerwę, ale tak od razu prosto z mostu. Może trzeba jakoś zachęcić inwestorów do wejścia na teren gminy. Oczywiście, że my to robimy. No nie wydaje mi się, panie Wójcie, jeszcze raz panu przerwę. Duże firmy transportowe, które miały siedziby na terenie gminy, zwyczajnie wyszły z tej gminy, ponieważ były za duże podatki. I poszły do gmin ościennych. Który firmy, proszę powiedzieć? No Kędzierski. No tak, i która jeszcze? No może się znajdzie jeszcze inna. No może się znajdzie, może się nie znajdzie. No jedna firma, rzeczywiście no, dobrze, tak. Rzeczywiście, ale, znaczy, tak. Ale dobrze. Rzeczywiście, jeśli mówimy o tym, to w ostatnim czasie powstały dwie firmy. Jest jedna w Sokole produkująca kartony, druga Ajan z Dębowica. Więc proszę nie mówić, że nie ma inwestorów, bo oni są, przychodzą. Ale przepraszam, ja jeżeli tak stoję tutaj i przysłuchuję się rozmowie, jestem zaskoczona, mogę powiedzieć, bo też występuję w roli rodzica, mamy, mieszkanki i pamiętam sytuację, panie wójcie, że było zebranie, na które mam siostrę, która pracuje tutaj w szkole. Dotyczyło ono losów klasy 6, a później uczniów klasy 7 i gdzie rodzice, dotyczyło to wszystkich. Nie byliśmy również zaproszeni, więc myślę, że przykład idzie z góry. I tutaj odnoszę się do tej wypowiedzi poprzedniej, że nie zaprosiliśmy. Znaczy wie pani co, akurat my każde spotkanie nagłaśniamy, więc to nie jest tak. Ja nie jestem w temacie, ja powiem panu tak, że nie jestem tak w temacie z prostej przyczyny, że jestem zaskoczona, na jaki poziom, jako przede wszystkim nauczyciel. Ja chodziłam do szkoły w Wiadrowie, ja chodziłam tutaj do szkoły podstawowej. Drży mi głos niesamowicie. Ja jestem też nauczycielem. Jestem przede wszystkim człowiekiem. I człowiekiem, nie wiem, dyrektorem, wójtem się bywa, człowiekiem się zostaje. Jestem przerażona, do jakich jesteśmy w stanie posunąć się metod, form i technik. I powiem panu tak, że jestem dumna z siebie i mówi pan tutaj o pieniądzach. Nie wiem, czy za parę lat będziemy w stanie tak o tym rozmawiać spokojnie. Ja, brak mi słów, po prostu poziom, na jaki to schodzi, powołujemy się na jakieś plotki, na jakieś historie, na jakieś telefony. My żyjemy w takich czasach, że bazujemy na faktach i też słyszymy różne historie, idzie to z góry. Ja kończę tą wypowiedź, dlatego wiem, że nie o wszystkim jesteśmy też informowani. I tak niestety to działa. To pismo od wojewody, jakie przyszło po pierwszym głosowaniu Rady. O, troszkę później, ale tak. Chciałbym usłyszeć interpretację tego pisma, żeby po prostu wywnioskować to, czy naprawdę tam w tym piśmie jest tak zasugerowane, żeby jeszcze raz można było powtórnie zagłosować. To jest, proszę mnie przerywać, nie skończyć. Rada nie mogła podjąć takiej uchwały, nie byłaby ona zaakceptowana. No, więc to jest, Rada gminy to nie jest rada, która robi wszystko, co tam pan wojewoda sobie zażyczy. Proszę pana, to jest raz.
Sugerować coś można, ale i pan tu twierdzi, że gdyby takiego pisma nie było, to byśmy drugiego głosowania nie robili. Ja bym chciał usłyszeć tutaj pana Marka Sowę jako radnego i chciałbym jego zdanie i opinię na ten temat tego głosowania, bo dla mnie to są dwa dziwne głosowania. Jedno głosowanie za utrzymaniem trzech szkół podstawowych, bo w przyszłości tak będzie, bo gimnazjum będzie likwidowane, a drugie głosowanie, które mówi, żeby z jednej szkoły zrezygnować, no i zrezygnowano z tym, bo nagle finansów zabrakło. Jakoś w pierwszym głosowaniu tych finansów starczało, bo to też trzeba podkreślić, że na pewno każdy radny, jeżeli podejmował taką decyzję, to na pewno się zastanawiał, czy te finanse są. Nagle coś się stało, że tych finansów zabrakło i jednak jedną tą szkołę trzeba zlikwidować. I chciałbym, żeby mi pan to wytłumaczył, ale dokładnie, bez owijania kota w bawełnę. Proszę bardzo. To nie był mój projekt uchwały, bo ja wiedziałem, że my nie jesteśmy w stanie udźwignąć finansowo trzech szkół podstawowych. Moja uchwała, że je przenośni, została wyrzucona do kosza. Tylko jeden radny za nią głosował. Reszta bądź się wstrzymała, bądź zagłosowana za utworzeniem trzech szkół podstawowych. No jednak no nie bacząc na finanse. To nie jest moja. Tak, to nie jest moja uchwała, że była jasna sytuacja. Ja nie jestem jej autorem. Tak było. Taki jest fakt. No ale gdyby nawet tak zostało, to pana propozycja, to znaczy nie powiem, pan jest od wykonywania zawodu wójta, czyli po prostu zarządcy całej gminy i finansów. Czy zastanawiał się pan nad możliwością utrzymania tych pieniędzy, no i utrzymania przy tym trzech sieci szkół? Tak, oczywiście. Żeby w tym roku utrzymać, w roku, tak, 2018, sieć szkół, my zawiesiliśmy realizację inwestycji. Wodociągu w Myśliborzu, kanalizacji do wsi wielkiej, kanalizacji do wsi małej, modernizacji sieci oświetleniowej. Ja mówię tylko, proszę Państwa, no jest pytanie, odpowiadam. Mówię tylko o inwestycjach, na które mamy już gotowe projekty, które też kosztowały kilkadziesiąt tysięcy. I w tym roku ich nie będziemy realizować, bo zwyczajnie nas nie stać na wkład własny lub na jakąś pożyczkę czy kredyt. To jest często nieuniknione w gminach, zgadzam się z tym oczywiście, bo gminy biorą pożyczki, biorą kredyty, żeby realizować zadanie inwestycyjne, no, ale później te pożyczki, kredyty trzeba spłacić. To jest no, taka reguła, prawda, ekonomiczna, bardzo prosta. Inwestycja typu nie wodociąg, tylko kanalizacja, to jest większość pieniędzy z budżetu unijnego. Tylko trzeba ich szukać, i trzeba umieć je znaleźć. Dobrze, proszę pana, cieszę się, bo akurat udało nam się skanalizować prawie 3/4 gminy, więc ale to naprawdę nie udało się panu, tylko poprzedniemu wójtowi. Cieszę się, co? Wykonał. Tak, ja tylko wykonałem operację, rzeczywiście. Ja tylko wykonałem tę inwestycję. A się tym nie chwalę, stwierdzam fakt, proszę pana. Stwierdzam fakt. Miałem projekt inwestycji, zgadza się. I ją wykonałem. No taki jest fakt. Mili Państwo, jeśli mogę, bo ja przysłuchiwałem się tej dyskusji, ale troszkę ją uporządkuję. Pozwólmy panu wójtowi wyłożyć argumenty. Trochę opowiedział o historii tej sprawy. No niestety ja będę musiał też na to odpowiedzieć, chociaż wolałem uniknąć opowiadania o historii, wolałem się skoncentrować na tym, co zrobić, ale i na to przyjdzie pora za chwilę, więc będę musiał polemicznie parę tutaj faktów przytoczyć. Ale pozwólmy panu wójtowi wypowiedzieć się do końca. Niech każdy zakonotuje problem, sprawę, pytanie. I po wypowiedzi będzie szansa, abyśmy pogłębili poszczególne tematy. Panie kuratorze, bo inaczej dyskusja zrobi nam się szansę. W czasie toku wypowiedzi pana wójta chciałbym zadawać te pytania na bieżąco, żeby odpowiadać na nowo, bo później będzie tak. Albośmy nie słyszeli, albośmy słyszeli. I mam takie jeszcze jedną sugestię, ponieważ przed drugim głosowaniem rady prawdopodobnie jakieś podpisy były zbierane w gminie. 800 podpisów na likwidację szkoły. I tutaj w Pogwizdowie ja tu jeszcze nie spotkałem nikogo, kto się podpisał tam w tym 800 podpisach. Czyli ja podejrzewam, że było to z taką premedytacją zrobione w samej wsi Paszowice. Zebrano tam, bo Paszowicom nie zależy na tym, to już jedno referendum było na temat upadku szkoły w Pogwizdowie i ono zostało i tak wiadomo, wszyscy tu dobrze wiemy. I w jaki sposób można mówić, że na podstawie tych 800 podpisów Rada Gminy jeszcze raz głosowała nad likwidacją sieci szkół
w porównaniu do pierwszego głosowania. Na jakiej podstawie? Skoro te podpisy to są głównie z terenu Kraszowic. Proszę Państwa, to ja powiem, to są podpisy adresowane do kuratora, które mają wesprzeć, czy też przeważyć szale, dać mu do zrozumienia, że jednak jest wiele osób na terenie gminy, 800 to więcej niż 400, które są za tym, żeby jednak szkołę w Podgwizdowie zlikwidować. To nie jest tak, że zebrano podpisy i dopiero Rada się zebrała, tylko Rada, kierując się swoim rozumem, argumentami demograficznymi, ekonomicznymi, o których tutaj Pan Wójt opowiadał przed chwilą, podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły podstawowej w Podgwizdowie, a te podpisy zostały zebrane dla wsparcia tego stanowiska. Tylko nie chodzi o to, panie kuratorze, że nie zostało to te podpisy zebrane z całej gminy, no tylko z określonego środowiska. A to już bardzo brzydko powiem tak, nie pachnie. I nie komentując, powiedziałem o tym, opowiadając, relacjonując, jak to z podpisami było, że 400 podpisów za tym, że była szkoła w Podgwizdowie, to Podgwizdowie i okolice. Te 400 podpisów, bo nie wiem, bo do mnie dotarło. Podgwizdowie i okolice, czyli jakby... No, tam do pana wójta. Ale które, pierwsze czy drugie? Pierwsze dotarły na sesji. Dotarły do sesji, te podpisy to... Ale mówi pan kurator teraz o drugich podpisach. No, my mówimy o dwóch takich pakietach, które raz dotarły. Jedno, Podgwizdowie i okolice, 400 za tym, że była szkoła, 800. Spoza Podgwizdowa, głównie za Kraszowic, żeby jednak tej szkoły nie było. I to jest cały problem. Pozwólmy panu wójtowi powiedzieć, bo jest wiele wątków. Proszę bardzo. Moi drodzy. To jakaś puenta chyba. Puenta jest następująca. Ja uważam, nadal będę bronił tego stanowiska, że to jest dla naszej gminy niestety nieuchronne. Z chwilą, gdybym ja, czy radni raczej, bo to rada podejmuje uchwałę, nie wójt. To, żeby też była jasność. To wójt jednoosobowo nie podejmuje uchwały, to robi organ uchwałodawczy, czyli rada gminy. Jak ja miał zwyczajnie w świecie pieniądze, to byśmy dzisiaj nie rozmawiali na ten temat. Byśmy realizowali i inwestycje, utrzymywalibyśmy trzy szkoły. Nie ma problemu. Ta dyskusja nigdy nie była wcześniej podejmowana i nigdy nikt nie chciał likwidować szkoły w Podgwizdowie wcześniej. Nie było takich dyskusji, takich uchwał, takich przymianek. Nigdy kurator, przynajmniej odkąd ja jestem wójtem, takich uchwał nie otrzymał. Wydarzyła się rzecz ogólnie moim zdaniem bardzo dobra, reforma oświaty, bo jestem zwolennikiem klas 1-8 i szkół podstawowych w tym wydaniu, w jakim są dzisiaj. Uważam, że to jest bardzo dobra rzecz i samą reformę zdecydowanie popieram dwoma rękami. No natomiast niestety brakuje nam pieniędzy, żeby ją przeprowadzić w takim zakresie, jakbym chciał. Ja naprawdę chciałbym tu mieszkać w Podgwizdowie. Nie ma problemu. Bardzo bym chciał. Tu są dzieci, tu jest młodzież, każdy chce mieć szkołę na miejscu. Ja to przecież doskonale rozumiem. I też będąc pewnie mieszkańcem Podgwizdowa, no, też bym przyszedł na zebranie i powiedział, no panie wójcie, no ale my tu chcemy szkołę. Bo była tyle lat, jest blisko, jest na miejscu, mamy tradycję, piękna rzecz rzeczywiście. Też jestem tradycjonalistą. Tylko, że to jest nasz wspólny problem. To nie jest problem wójta, to nie jest problem radnych. Bo pytanie jest teraz takie, czy nas w kolejnych latach, nas, tak jak tutaj siedzimy, będzie stać na utrzymanie tej sieci. Bo to nie jest tak, że jak się pojadę do domu, pan kurator pojedzie do domu, wy pójdziecie i temat zniknie. No temat dalej zostanie. Ten rok jakoś przetrwamy. Co z kolejnym? A co w kolejnych latach? No dzietność jest niestety niewielka. To też jest argument. Z kolei w naszej części gminy mamy fajnie funkcjonujące przedszkole. Ale zapełnione pod sufit jest dzisiaj. Tamta część gminy nie ma przedszkola, ma tylko malutki oddział przedszkolny. A my rocznie ponad 100 tysięcy, to się waha, bo to w zależności od liczby dzieciaczków, oddajemy gminie Jawor pieniądze za to, że tam dzieci chodzą do przedszkola. No taki jest wymóg. A powinniśmy mieć drugie przedszkole w Paszowicach. Jedno w Wiadrowie powinno funkcjonować, bo jeszcze raz mówię, są tam dzieci, jest obłożenie bardzo duże, natomiast nie ma tego w Paszowicach. I rodzice wożą dzieci do Jawora. To są kolejne koszty, za które płacimy. To nie płaci wójt. To nie płaci wójt. Płaci społeczeństwo, wszyscy za to płacimy. No i to jest problem, uważam, bo te koszty będą rosły cały czas. A nie chciałbym kiedykolwiek, żeby mieszkańcy stanęli przed takim oto dylematem,
No, że niestety musimy płacić większe podatki, bo musimy znowu coś utrzymać kolejnego. Nie chciałbym, bo od tego jestem bardzo daleki. Tą politykę podatkową prowadzimy na takim zrównoważonym poziomie. Więc uważam, że chciałbym, żeby tak zostało. Nie chciałbym szukać pieniędzy, ja czy radni podejmując uchwałę, w kieszeniach mieszkańców. A chciałbym zapewnić też pozostałym wioskom no, rozwój jakiś cywilizacyjny. A naszym dzieciom warunki nauki. Ja nie mówię, że tutaj są złe, żeby też byłem dobrze zrozumiany. Ja nie mówię, że ta szkoła jest gorsza od innej. Absolutnie. Nigdy tak nie powiedziałem, nigdy tak nie powiem. Że jest gorsza. Nigdy tak nie powiedziałem. Gorzej wyposażona, zdecydowanie. Ale proszę nie wartościować. Niech pan tak mnie nie wartościuje. Nie powiedziałem, że jest gorsza. Jest gorzej wyposażona, ma gorsze warunki do nauki. Tak, ale nie jest gorszą szkołą. Proszę nie przeinaczać. Pana, ale ja już wytłumaczyłem, że my nie jesteśmy w stanie jednocześnie prowadzić szeregu inwestycji w całej gminie. Możemy robić po kawałkach w każdej miejscowości, co jest moim zdaniem no, kuriozalne. Ja bym poprosił teraz, panie wójcie, żeby chciałbym pana Marka tutaj, żeby się wypowiedział o stronie radnego wsi Pobliskiej. Mogę? Nawet ja temat... Pan prawie gospodarzy nie ja, więc... Dobra, bardzo dziękuję, proszę pana, ale nim panu udzielę głos, jednak skorzystam z prawa, a poza tym no, muszę się jednak odnieść do kilku wypowiedzi. Ale może zacznę od rzeczy miłej i jest z nami również, o czym zapomniałem, przedstawiając tutaj koleżankę dyrektor, pani Bożena Bernacka, wizytator, która ma... tutaj właśnie państwa. Drodzy państwo, kiedy przystąpiliśmy do konstruowania sieci, rolą samorządu było zbudowanie projektu, przygotowanie projektu, my mieliśmy opiniować. Każdy ma swoje konkretne zadania. Teraz praktycznie od każdego samorządu, nie tylko od gmin, też od powiatu, od gmin na prawach powiatu, otrzymywaliśmy takie propozycje, aby nasi wizytatorzy włączyli się w merytoryczne prace, czyli byli w zespołach 5, 7, 13 osobowych, żeby tak przygotowali te projekty, żebyśmy później my, czyli ci sami, czyli ta sama instytucja zaakceptowała. No to jest nie do pojęcia. To tak jakby do Najwyższej Izby Kontroli przyjść i powiedzieć, przyślijcie nam pracownika, żeby on nam opracował nasz regulamin, nasze procedury, my to wyślemy do NIK-u i NIK to wtedy klepnie, podpisze, będzie funkcjonowało. Poza tym, my tych pracowników, wizytatorów, to mamy na miłość boską na cały Dolny Śląsk 90. Gmin jest mnóstwo, wszędzie napięcia, wszędzie rozmowy. Myśmy na to odpowiadali, nie wyślemy wam pracownika merytorycznego, który wam powie, co zrobić, weźmie odpowiedzialność i w ten sposób kurator będzie w naturalny sposób zobligowany, żeby to wszystko podpisać, tylko kurator, wicekurator, bo uważaliśmy, że my powinniśmy jechać jako po prostu wyższe szarże, przedstawić założenia reformy, zobaczyć, jaka jest sytuacja, zorganizować trochę dyskusję, animować tę rozmowę. Będziemy jeździć w teren. Wysłałem do wszystkich dyrektorów szkół, do samorządów informację, że jesteśmy gotowi przyjechać. Dostaliśmy 100 takich zaproszeń. Jeździliśmy dużo, w te 4 miesiące 100, to praktycznie jeździliśmy codziennie. Godzina 15 czy 14, wsiadamy w samochód, 2, czasami 3 godziny, bo Dolny Śląsk jest, bywa rozległy. Zajeżdżaliśmy do mniejszych miejscowości, do dużych. Najmniejsze spotkanie 30 osób, największe, tak jak w Lubinie, 300. I tam dyskutowaliśmy i z mety pojawiały się wtedy z sali pytania. Panie wójcie, panie burmistrzu, panie prezydencie, a jak u nas? No i wójtowie, prezydenci różni. Jedni pływali, ale też odpowiadali, musimy się zastanowić. Trzeba zrobić bilans, przygotujemy ze 3 projekty. Inni odpowiadali od razu, aha, tak chcecie, dobra, jest decyzja. I to była nasza rola. My nie mogliśmy wyręczyć samorządów w przygotowaniu. I to jest ta odpowiedź. Szanowni państwo, ja myślałem, że bardziej się na przyszłości skoncentrujemy, ale żeby było wszystko literalnie powiedziane. To tak, uchwała z 30 o tych 3 szkołach. Później przyjechał do mnie pan wójt, wyłożył swoje racje. Ja przychyliłem się, dałem zgodę. Ale okazało się, że nie wszystko zostało mi powiedziane. W związku z tym wojewoda, pytając się nas,
jaka jest teraz stanowisko. Ja mówię, gdybym ja to wszystko wiedział, o czym za chwilę tu też Państwu opowiem, a o czym Pan Wójt mi nie powiedział, a na piśmie też nie dostałem, to bym nie zaopiniował pozytywnie. W związku z tym odpowiedziałem, czuję się wprowadzony w błąd. Analiza od strony wojewody i unieważnienie tej uchwały. Skąd wzięła się wizyta 30, przypominająca, jaki jest stan prawny, że obowiązuje uchwała 30 i są 3 szkoły. Od tego spotkania 30, to było spotkanie w Wiadrowie, część z Państwa może była, minęło 2 tygodnie i Pan Wójt zechciał przysłać do mnie następującą korespondencję. W związku z Pańskim publicznym wystąpieniem w dniu 30 sierpnia 2017 w miejscowości Wiadrów dotyczącym reformy edukacji na terenie gminy Paszowice zarzucił Pan kurator Wójtowi Paszowice działania niezgodne z prawem, mogące narazić mnie na odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Ponadto, jako kurator stwierdził Pan, po konsultacjach z prawnikiem, że za podjęte działania grożą mi sankcje prokuratorskie. Słowa te wypowiedział Pan w miejscu publicznym, na zebraniu w szkole, które odbyło się z Pańskiej inicjatywy w obecności rodziców uczniów, kilkudziesięciu mieszkańców gminy Paszowice, w tym również pracowników podległego mi Urzędu Gminy Paszowice oraz jednostek organizacyjnych gminy Paszowice. Mając na uwadze powyższe, wnoszę o jednoznaczne zajęcie przez Pana Kuratora stanowiska przez konkretne wskazanie działań bądź zaniechań z mojej strony, które uzasadniałyby powyższe Pańskie twierdzenia. Ponadto w przypadku ewentualnych zarzutów prokuratorskich proszę oprócz wskazania ich podstawy prawnej o przedłożenie wspomnianej przez Pana Kuratora opinii prawnej w tym zakresie. Jeżeli z jakichkolwiek powodów uznałby Pan Kurator swoje wystąpienie zarzuty kierowane pod moim adresem za nieuzasadnione, proszę o stosowne, publiczne przeprosiny. W przypadku braku odpowiedzi na niniejsze pismo w terminie 7 dni od jego otrzymania, zmuszony będę do wystąpienia na drogę sądową celem ochrony swoich praw. Na marginesie należy wskazać, że od czasu Pańskich publicznych zarzutów w stosunku do mojej osoby jako wójta gminy Paszowice zacząłem odbierać sygnały zapytania dotyczące wypowiedzianych przez Pana słów w dniu 30 sierpnia 2017. Pańskie zachowanie doprowadziło do podważenia mojego autorytetu jako wójta gminy Paszowice oraz utraty zaufania zarówno rodziców uczniów, mieszkańców gminy, jak i pracowników oświaty. Okoliczność ta uniemożliwia mi prawidłowe sprawowanie urzędu wójta, co jest sytuacją niedopuszczalną. Ponadto pański atak na mnie traktuję jako osobistą animozję wynikającą z mojej przynależności partyjnej do Prawa i Sprawiedliwości, do wiadomości Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Dolnośląski, i Adam Lipiński, prezes Zarządu Okręgowego PiS. Proszę Państwa, ja na takie diktum, którym nie kryję, byłem skonsternowany, bo rozmowa była merytoryczna, nie była wolna od emocji, bo jak są różnice zdań, w grę pojawiają się jakieś zmiany sytuacji, oczekiwań, odkrywa się ta mapa interesów itd., to rozumiemy, ale rozstawaliśmy się, tak jak to odbierałem, w zgodzie, a nawet w pewnej sympatii. Otrzymawszy to pismo, sami Państwo przyznacie, no dość impertynenckie, to nazwę to wprost, zastanawiałem się, co odpowiedzieć, a odpowiedź moja jest następująca, datowana na 23 września i ona bardzo ładnie Państwu pokaże nasze stanowisko, a przy okazji uporządkuje fakt. W odpowiedzi na Pańskie pismo z 13 września, przed chwilą Państwo usłyszeliście, otrzymane w dniu 19 września 2017, informuję, że uchwała Rady Gminy Paszowice z dnia 30 marca 2017 zakładała istnienie od 1 września 2017 roku na terenie gminy 3 8-letnich szkół podstawowych w Paszowicach, Wiadrowie, w Pogwizdowie. W dniu 31 lipca odbyłem z Panem w moim gabinecie rozmowę poświęconą zmianie w tej sieci szkół. Potrzebę zmiany uzasadniał Pan względami demograficznymi i ekonomicznymi. Uzyskał Pan moją przychylność. W dniu 31 lipca wydałem pozytywną, warunkową opinię. W dniu 8 sierpnia Rada Gminy Paszowice podjęła uchwałę o zmianie sieci szkół polegającą na włączeniu gimnazjum imienia Janusza Kosocińskiego w Wiadrowie do szkoły podstawowej imienia Władysława Stanisława Rejmonta w Pogwizdowie. Drugi. Okazało się, że gmina Paszowice przed podjęciem uchwały włączającej gimnazjum w Wiadrowie do szkoły podstawowej w Pogwizdowie wystąpiła do Ministerstwa Edukacji Narodowej o środki finansowe na przekształcenie gimnazjum w Wiadrowie w szkołę podstawową. Na szkoły takie MEN przeznaczyło odpowiednią pulę środków i z puli tej gmina Paszowice otrzymała kwotę 46 tysięcy złotych. O tym ważnym fakcie nie zostałem poinformowany przez władze gminy ani pisemnie, ani ustnie. Na spotkaniu 31 lipca
Dużo mówił Pan o mizerii budżetowej i problemach finansowych gminy, ale nie wspomniał Pan o otrzymaniu niebagatelnej kwoty 46 tysięcy z tytułu przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową. Trzecie. W dniu 28 sierpnia 2017 roku wojewoda dolnośląski unieważnił uchwałę Rady Gminy Paszowice z dnia 11 sierpnia. 4. Wskutek uchwały Rady Gminy z dnia 11 sierpnia w sieci szkół nastąpiła zmiana, szczególnie istotna dla uczniów szkół po Gwizdowie Wiadrowie. Przed odejściem na wakacje znali oni stan zaplanowany uchwałą z dnia 30 marca. Wobec zbliżania się rozpoczęcia roku szkolnego 2017-2018 uznałem za konieczne poinformowanie społeczności gminy Paszowice, w szczególności Wiadrowa Pogwizdowa, o obowiązującym stanie prawnym. Pragnąłem udzielić zaniepokojonym rodzicom odpowiedzi, gdzie ich dzieci rozpoczną naukę, zaś nauczycieli powiadomić, w jakich szkołach, na jakich warunkach będą pracować. W dniu 30 sierpnia odwiedziłem szkoły w Pogwizdowie i Wiadrowie. W gimnazjum w Wiadrowie odbyło się publiczne spotkanie z udziałem wszystkich zainteresowanych, także przedstawicieli władz gminy. Poinformowałem zebranych, że po decyzji wojewody obowiązuje sieć szkół z trzema szkołami podstawowymi, uchwalona w dniu 30 marca. Powiadomiłem zebranych, że nie zostałem poinformowany przez władze gminy o pozyskaniu przez ośrodków z NEM. Podkreśliłem, że gdybym taką wiedzę posiadał w chwili opiniowania włączenia gimnazjum w Wiadrowie do szkoły podstawowej w Pogwizdowie, to na taką zmianę w sieci szkół nie wyraziłbym zgody. Gdy jedna z uczestniczek spotkania zapytała Pana wprost, cytuję, czy poinformował Pan kuratora o otrzymaniu środków z MEN na dostosowanie gimnazjum do potrzeb szkoły podstawowej, odpowiedział Pan, że, cytuję, dyskusja w gabinecie Pana kuratora była wielowątkowa. Tę Państwą konstatację pozwalam sobie pozostawić bez komentarza. 5. Środki finansowe muszą być pozyskiwane i wydawane zgodnie z prawem oraz uczciwie i transparentnie. W tym przypadku środki MEN przeznaczone były dla szkół podstawowych powstałych z przekształcanych gimnazjów. Szkoła w Wiadrowie, zgodnie z uchwałą z dnia 30 marca, spełniała to kryterium. Gimnazjum włączone do szkoły podstawowej środków z tej puli nie mogłoby uzyskać. Ubieganie się o zgodę czy też pozytywną opinię określonego organu administracji musi się wiązać z przedstawieniem mu kompletu informacji. W tym przypadku poinformowanie kuratora o uzyskaniu środków na gimnazjum przekształcone w szkołę podstawową oznaczałoby opinię negatywną dla uchwały z dnia 11 sierpnia. Otrzymanie pozytywnej opinii było możliwe dlatego, że Pan o tym nie poinformował. Tam, gdzie pojawiają się wątpliwości co do sposobu i okoliczności pozyskania środków finansowych oraz ich wydatkowania niezgodnie z przeznaczeniem, możliwe jest działanie odpowiednich organów państwa, w tym prokuratury. O tym mówiłem, nie przesądzając o niczyjej winie, ani nie ferując wyroków na spotkaniu 30 sierpnia. Z lektury pańskiego pisma wynika, że mnie pan nie zrozumiał. 6. Żadnego zawiadomienia do prokuratury nie złożyłem i nie mam zamiaru składać. Podobnie nie mam zamiaru informować Ministerstwa Edukacji Narodowej. Od 1 września 2017 roku na bazie gimnazjum w Wiadrowie działa szkoła podstawowa w Wiadrowie. W tym stanie rzeczy środki finansowe pozyskane z MEN bezspornie zostały wydane zgodnie z prawem i przeznaczeniem. 7. Kurator nie jest prokuratorem. Do jego kompetencji nie należy formułowanie, cytat, ewentualnych zarzutów prokuratorskich, wskazywanie ich, znów cytat, podstawy prawnej, przedkładanie, cytat kolejny, opinii prawnej w tym zakresie. Dziękuję Panu za przybycie na spotkanie w Wiadrowie 30 sierpnia 2017 roku. Spotkanie to, mimo różnic zdań i zrozumiałych emocji, przebiegło spokojnie. Po jego zakończeniu chwilę rozmawialiśmy, odniosłem wrażenie, że sympatycznie, nie zgłaszał Pan uwag takich jak w piśmie sporządzonym 2 tygodnie później. Wiele osób po spotkaniu podchodziło do mnie dziękując za wyjaśnienie sytuacji, co ze szkołami w gminie oraz za merytoryczne, rozważne, koncyliacyjne opinie i stwierdzenia. Pański pogląd, jakoby moje wypowiedzi na spotkaniu 30 sierpnia 2017 roku podważyły zaufanie do Pana i podkopały autorytet w środowisku, co, cytuję, uniemożliwia Panu prawidłowe sprawowanie urzędu wójta, koniec cytatu, przyjmuję z konsternacją. 9. Zapewniam, że jako dolnośląski kurator oświaty działam na podstawie prawa i w granicach prawa. Wszystkich przedstawicieli samorządu terytorialnego traktuję z szacunkiem i należytą rewerencją.
respektuję ich autonomię i kompetencje. Nie ma dla mnie znaczenia, do jakiej partii czy stowarzyszenia przynależą. Zainicjowanie spotkania z mieszkańcami gminy i otwarta rozmowa z zebranymi w żadnym wypadku nie były, cytaty, atakiem na pana, czy też, znów cytat, osobistą animozją. Podtrzymuję wyrażoną publicznie gotowość wspierania władz gminy i jej mieszkańców w poszukiwaniu kompromisowych rozwiązań oraz w działaniach zmierzających do optymalizacji sieci szkół. Może pan liczyć z mojej strony na rzetelną informację, pomoc prawną, merytoryczną rozmowę, jasne stawianie sprawy, udział w otwartych spotkaniach. I po 11. życzę panu i pańskim współpracownikom wielu sukcesów w służbie mieszkańcom gminy Paszowice. Proszę państwa, takie pismo skierowałem do pana wójta. No, pan wójt nie wszedł na ścieżkę prawną i myślę, że dobrze, bo konflikty nikomu nie służą i wszystkich osłabiają. Można się przepychać w sądzie, ale po co? Jeszcze raz twierdzę, nie było żadnych podstaw, żeby takie działania podejmować. I tu państwo macie opisaną całą historię. Mija kilka miesięcy i oto w dniu 30 listopada Rada Gminy, a więc jednostka stanowiąca, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, podejmuje uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły w Pogwizdowie. My mamy czas na wyrażenie swojej opinii do 11 stycznia. Zbieramy dane, słuchamy argumentów, rozmawiamy z ludźmi, no i stąd wziął się też pomysł na dzisiejsze spotkanie. Pan wójt wyłożył argumenty, to są argumenty ekonomiczne, demograficzne, no dyskusja już się stała wielowątkowa, a teraz, jeśli państwo pozwolą, bo pewnie do tej argumentacji na rzecz likwidacji szkoły to już niewiele się da dołożyć, to wobec tego audiatur altera pars, niech będzie wysłuchana i druga strona, jakie są argumenty za tym, żeby jednak szkoła w Pogwizdowie, czy to w formule 1.8, czy w formule 1.4, bądź 1.3, istniała. Ja bym proponował, jeżeli ktoś z państwa chciałby zabrać głos właśnie w takim duchu, żebyśmy usłyszeli argumenty wszystkie. Pan radny? Oczywiście, że bardzo tak, proszę. Dlatego że zostałem wywołany do odpowiedzi, proszę państwa, dobry wieczór państwu. Nie wszyscy mnie państwo znacie, przedstawię się, Marek Sowa, radny gminy Paszowice i miejscowości Pogwizdów, a kiedyś jeszcze miejscowości Grobla i Kwietniki, ze stażem 24 lata. W tym roku mija. Proszę państwa, to samo też świadczy o mojej osobie, jakim jestem człowiekiem i jak was reprezentuję. Bo wydaje mi się, że reprezentuję was dobrze, zawsze i starałem się to robić. Proszę państwa, znając całą historię, a zacznę od referendum, co bardzo złego zrobiło referendum na terenie gminy, jak podzieliło społeczeństwo, chciałem uniknąć tego przy reformie oświaty. Stąd pojawił się mój pomysł, żeby zrobić filię szkoły podstawowej w Pogwizdowie. Główna szkoła w Wiadrowie, filia w Pogwizdowie, 1.4. Ale bardzo szybko się z tego wycofałem, dlatego że na tych spotkaniach liczyła się tylko jedna sugestia. Tą sugestię od początku pan wójt proponował. Zlikwidujmy szkołę podstawową Pogwizdowy. Na co ja nie mogę się zgodzić, proszę państwa, bo no, reprezentuję was. Po drugie, finanse to nie wszystko. Finanse to nie wszystko, proszę państwa. Co zrobiło społeczeństwo tutaj dla tej szkoły, to większość tutaj z państwa wie, jak się angażowali. To jest piękny przykład dla pozostałych ludzi. Bo nie sztuka pozyskać jest pieniążki od bogatego sponsora i robić cuda w szkole. A takie przykłady mamy na terenie gminy Paszowice. Dlatego też inaczej nie będę, proszę państwa, podejmował swojej decyzji. I co mi utkwiło w tym wszystkim? Słowo pana wójta na jednej z sesji. Drodzy państwo, żaden urzędnik, żaden radny, żaden wójt nie będzie decydował, gdzie dzieci mają chodzić do szkoły. Decydują to rodzice. I po tym poszły deklaracje. I rodzice zdecydowali. Mamy tego przykład. 58 dzieci w Pogwizdowie. A jestem na 100% pewny, żeby było więcej. Gdyby nie latania radnych po miejscowości Wiadrów, a były takie,
i namawianie do tego, że gdzie dzieci mają iść do szkoły, gdzie były telefony i tak dalej. A jeszcze, co najważniejsze, proszę Państwa, kto się spytał dzieci, co dzieci chcą? Mówimy o toaletach, pani radna Kowalczykowa zawsze nam zarzucała, że dzieci w XXI wieku muszą wyjść z budynku, żeby się wysikać. Oni są zachwyceni tym, że oni mogą wyjść, bo oni odetchną, że od jakiejś tam uwagi pani nauczycielki czy pana nauczyciela. Odetchną, wyjdą, nic wielkiego się nie dzieje. Byliście państwo tutaj na wizytacji. Oni są cały czas na dworze, to jest typowo wiejska, piękna, z tradycjami szkoła. Coś pana śmieszy, panie? Nie, nie, proszę. Tak? Dlatego, no może skończę, jak ktoś będzie miał pytanie bardzo do mnie. Państwo, bo pewnie wiele osób będzie się chciało wypowiedzieć. Nie wiem, czy pan przed chwilą chciał jakieś uzupełnienie tutaj do głosu pana radnego? Teraz pan, tak? Proszę. Proszę państwa, chciałam też zabrać głos jako skarbnik. Chciałam państwa zapytać, czy myślicie o nauczyciela? Czy myślicie tylko o uczniach, czy też myślicie o nauczyciela? Bo skoro, w jakim kontekście? Ja zaraz to powiem. Bo skoro wójt mówi, że nie będzie pieniędzy na oświatę, to czy myślicie o nich? Czy myślicie o nich, że we wrześniu być może dostaną z opóźnieniem pensję, albo będą tą pensję otrzymywać z opóźnieniem? Ale wszyscy, we wszystkich trzech szkołach, tak? Tak. Bardzo dobrze. Ale bardzo dobrze. Do szkoły. Bardzo dobrze. Myślę, że nasze dzieci też myślą o nauczycielach, bo nie myśli. No właśnie. Rada gminy wcale nie myśli o nauczycielach. Myśmy poprosili pana wójta. Nie, radni poprosili się przewodniczącego rady. Zagłosowali tak, jak zagłosowali. Ale ja nie mówię o głosowaniu. Bo my, to jest ważne. Głosowanie jest najważniejsze. To radni ustawili sieć. Jaki procent jest właśnie, jaki procent radnych jest z terenu tego asfera? No jaki procent jest? Co mogą radni od nas złapać? Nic. Dobrze, ja takie pytanie zadam. Ja takie pytanie zadam konkretnie odnośnie tych finansów. Ponieważ nie zastanawialiśmy się jako rodzice, przyjmuję taki argument, że braknie pieniędzy na uposażenia nauczycieli, no może za ileś tam, nie wiem, miesięcy. Takie moje pytanie proste i mi się wydaje bardzo logiczne. Skąd te pieniądze były brane do tej pory, że jakoś jeszcze żaden z nauczycieli nie sugerował ani radnemu, ani nikomu, że tego uposażenia dostał za mało? Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo zrozumieli, co się stało w gminie Baszowice. Były dwie podstawówki i było gimnazjum, a teraz są trzy podstawówki i gimnazjum. Więc do tej podstawówki w Jadrowie musieliśmy zatrudnić nauczycieli. A dlaczego nie byli zatrudnieni? Nie brało się pod uwagę nauczycieli z Pokrzywdzowa, tylko nowy się zatrudnił. Nauczyciele z Pokrzywdzowa są zatrudnieni. Ale można było to rozumować ponad szkoły i żeby te ci nauczyciele otrzymali pracę. Nie, nie. Oni dzisiaj teraz to się śmieje, że minister edukacji zapewniała, kładą swoją głowę, że ani jeden nauczyciel nie straci pracy. Ale czy tak było? To teraz jeden komentarz. Pani minister Anna Zalewska powiadała tak. Reforma przysparza miejsc pracy. I to należy rozumieć. Ja Państwu zaraz podam liczby, jak to na Dolnym Śląsku, bo dzisiaj gra się skończyła. Game over. Godzina prawdy wybiła i wiemy, jaki jest bilans, jeżeli chodzi o daty. Mówię bilans, bo są tereny, na przykład w Kotlinie Kłodzkiej, pod Zgorzelcem, gdzie ubytek uczniów jest tak gwałtowny, że mimo, że weszła reforma, to jednak liczba etatów się skurczyła. Więc mamy dwa procesy. Mamy trochę zwolnień i mamy zatrudnianie nauczycieli. Jaki mamy bilans oto na Dolnym Śląsku? 255 w osobach na plusie, 731,59 w etatach na plusie. I teraz, skąd się, proszę Państwa, wierzę, bo niektórzy mówią, jak to jest możliwe? Taka sama liczba uczniów, a nawet mniejsza, bo niż demograficzny przyszedł. Drodzy Państwo, byłem ostatnio w gminie Borów. Z taką gospodarską wizytą zostałem zaproszony. Chciał pokazać, jak szkoły funkcjonują. To jest gmina, która ma budżet około 16-17 milionów, gdzie tam do Kobierzyc, które mają 10 razy więcej, 170-180, dość skromnie. I teraz, w samym Borowie
podstawówka, gimnazjum. Oprócz tego, oczywiście te podstawówki do tej pory były 1-6 w Bolku Szczelińskim i w Zielenicach. I teraz, jak uczniowie kończyli klasę szóstą i szli do gimnazjum w Borowie, to tworzono zawsze dwie klasy. Ale w tym roku, mimo że w Zielenicach było 12 uczniów, zostali w klasie siódmej, podobnież w Borku Szczelińskim i podobnie w Borowie. To jest jedna klasa więcej. W jednej małej gminie. A jedna klasa więcej, klasa siódma, to jest 34 godziny. 34 godziny to są prawie dwa etaty. Ktoś na to powie, no ale panie, to nie zatrudni się dwie osoby, bo tam jest parę godzin polskiego, parę godzin matematyki. Ale my na to odpowiadamy, no tak, ale to są dodatkowe godziny, dzięki którym ktoś, kto nie miał pracy, może mieć pół etatu. Lub ktoś, kto miał pół etatu albo 14-18, wchodzi na pełny etat. Albo jeszcze inaczej, to będzie parę godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli, którzy już są. Czy to źle? Przecież my powiedzieliśmy, chcemy harmonijny rozwój, a tym samym chcemy, żeby ten zaczyn inteligencji wiejskiej, pani skarbnik się pyta, czy nam zależy na pracownikach, chcieliśmy bardzo, żeby zatrudnienie było i kuchamy i dmuchamy w tą wiejską inteligencję, wiejskich nauczycieli i w miejsca pracy, które dla nich są. Bo to nie wystarczy tylko powiedzieć, że zabraknie pieniędzy na wypłaty, ale też trzeba powiedzieć, że jak się szkołę zlikwiduje, to się ludzi zwolni. To nie dostaną już kompletnie nic. Mili Państwo, myśmy w tym roku, jako do kuratora przychodziły te wnioski o likwidację, zablokowali likwidację 12 szkół różnych, od mniejszych po duże. Ale w dobrych kilku sytuacjach, w tym dwie wrocławskie. Chodziło o dwie wrocławskie duże szkoły, gdzie samorząd Wrocławia bardzo sprytnie, w ramach reformy, duże miasto, budżet, no już teraz słyszymy 4,5 miliarda, zgłosił taką propozycję w rozmowie, to dobrze, rozmawiamy, spotykamy. A co pan kurator by powiedział na to, jakbyśmy zlikwidowali szkoły tak? Przyjrzałem się sprawie i odpowiedziałem dość szorstko, asertywnie, uczymy się mówić nie. Odpowiedziałem, że nie. Gmina sobie przemyślała, trochę pokaprysiła. No mówi, no dobra, no to w takim razie szkoły zostają, tak? I gdybym to doliczył, to się robi nam około 18, może 20 szkół, od mniejszych po dużych. I ten efekt, że mamy 255 na plusie, że reforma w skali kraju owocuje w ten sposób, że mamy 10 300 nauczycieli więcej zatrudnionych niż było wcześniej, gdzie mamy 17 700 etatów dodatkowo, to jest między innymi efekt polityki, którą prowadzimy. Pierwsze to jest ten przyrost. I teraz drugie, ktoś powie, to jest nieznaczne, ale nawet ocean składa się z kropli. To jest taka sytuacja, że jak mamy podstawówkę 6 klas i mieliśmy gimnazjum 3 lata, to jakby tak popatrzył na liczbę godzin tej jednej klasy, to robi nam się z tego pewna suma godzin. A jak dołączymy klasę siódmą, która ma już nowy wymiar, nowe plany nauczania, i dołożymy dwie klasy gimnazjum dogasającego, to jest różnica o jedną godzinę. Ktoś powie, no nie za dużo, ale to się przekłada w skali kraju na 1100 etatów, a w przyszłym roku będzie to różnica o 4 godziny, co się przekłada na 4400. Proszę? A, proszę Państwa, no właśnie. I teraz jak jest z dziećmi? Skąd ten efekt też pozytywny? Otóż trzeba powiedzieć tak, że jak dzieci szły do gimnazjum, to średnia klasa w gimnazjum, przeciętna, to było około 24-25. A jak patrzymy na podstawówki, to jest w granicach 17-18. Oczywiście są szkoły, które niż demograficzny dotknął bardziej. Dlatego ja z pewną troską pochylam się nad tym, co Państwo przedstawiliście w uchwale z 30 listopada, gdzie mamy owszem klasę 16-osobową, ale też mamy klasę 5-osobową, tak? Przedwłosowo, ale popatrzyłem tutaj na te klasy pierwszą, na tą pierwszą, drugą, to są klasy pięcioosobowe. Tak? Więc tu trzeba widzieć ten cały bilans. Ale generalnie wyszliśmy na plusie. Mówiąc krótko, ten wieszczony Armagedon, Polacy byli okładani jak kijem przez Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz przez opozycję, która sama nazywa się totalną, i twierdzono, że będą tysiącami nauczycieli, że będą nauczyciele zwalniani. Sam widziałem jednego w Sejmie, to już mniejsza o przynależność jego, ale do tej opozycji, który z wielką zajadłością rzucał z tej trybuny sejmowej
z mównicy, zwolnicie 100 tysięcy nauczycieli. Pukałem się po głowie. Nauczycieli mamy dokładnie 666 tysięcy. 100 tysięcy, sobie powiedziałem, o czym ty człowieku mówisz? To kompletny kosmos. Mówię, jacy ludzie tam są w tym Sejmie? No ale cel był jeden, poderwać zaufanie, zniszczyć, rozchwiać. Stąd to jest opowieści, chaos, bałagan, będą was tysiącami zwalniać, strajkujcie, sparaliżujmy państwo, to może by ktoś inny do władzy wrócił. Tak? Taki był sen. ZNP, a opozycja za nim, powtarzały liczby, 37 tysięcy zostanie zwolnionych. Później 10. Później 6,5. Stanęło na tym 6,5, ale uwaga, okazało się, że z tej liczby połowa, czy nawet troszkę więcej, bo 3,5, to są ci, z którymi nie przedłużono umów. No, to bądźmy uczciwi w polemice. Jak ktoś przyszedł i ma kontrakt podpisany, kończy ten kontrakt. Dla nas zwolniony z pracy to jest ten, co ma umowę na czas nieokreślony, nie ma dla niego godzin, bo nie ma uczniów, to on jest zwolniony. Wypłaca mu się odprawę, tak? W związku z tym to było takie sprytne doliczanie, żeby ratować resztki twarzy. Ale nawet gdybyśmy, i poza tym jeszcze jeden argument, nie zawsze dyrektorzy korzystali z usług tych, których widzieli na tych paru godzinach przez jeden rok, dlatego, że dla nich godzin nie było, ale dlatego, że przyjrzeli się tym ludziom i stwierdzili tak, mam lepsze propozycje. Może ktoś nie radzi sobie z młodzieżą, może ktoś jest merytorycznie słaby, to nie jest takie proste. Ale nawet gdybyśmy przyjęli, że to jest na 6,5 tysiąca, to jest bardzo naciągane i bardzo korzystne dla ZNP i totalnej opozycji, to proszę Państwa, to jest 6 razy mniej, aniżeli zapowiadano. Chcielibyście Państwo mieć, na przykład Pani Skarbnik, taki, czy Pan Wójt, takiego księgowego, który się 6 razy myli, robimy biznesplan i on się myli nie o 5%, nie o 10%, nawet nie myli się 2 razy, on się 6 razy myli. Powierzylibyście Państwo komuś takiemu swoje pieniądze? Ja wiem, że to jest retoryka z mojej strony. Proszę. No ale temat został wywołany, to odpowiadam. Żebyście Państwo znali obywatelski kontekst, mówiliśmy, jesteśmy obywatelami. Rozumiem, że Pan Kurator jest tak dobrze przygotowany, również jeżeli chodzi o gminę Maszowice i szkoły tutaj odnośnie zatrudnienia i wszystkich innych problemów, że posłuży się przykładami tutaj miejscowymi, będąc na tym zebraniu, a nie argumentując to jakimiś wybranymi... Ja Państwu powiedziałem, jak jest władzony w Śląsku, jak jest w kraju, to jest ważna wiedza obywatelska. Jeżeli chodzi o wiedzę, jak tu Państwa jest szkoła, dane są w uchwale, która jest powszechnie dostępna, gdzie mamy za poszczególne różniki. I tylko chcę powiedzieć, że to nie jest tylko tak, że się, no, ludziom się nie wypłaci, to jest zagrożenie. Zwolnienie ludzi z pracy na stałe, to jest dopiero zagrożenie. I my między innymi dlatego chronimy małe szkoły, bo chcemy, żeby ta inteligencja wiejska miała zatrudnienie. I powiem Państwu, jaką też politykę prowadzimy. Jak widzimy, że z demografią jest katastrofa. Jeżeli widzimy, że warunki są skromne, a przecież szkoła podstawowa powinna mieć pracownię fizyczną, chemiczną. Oczywiście będzie wsparcie teraz ministerialne, program laboratorium, gdzie będzie można aplikować właśnie o pracownię, tak jak w poprzednim roku się aplikowało o wyposażenie szkół podstawowych tworzonych na bazie gimnazjum, to jest Państwa tutaj przypadek, tak teraz w laboratoria pójdą pieniądze. Natomiast, no, jeżeli warunki są bardzo skromne, trzeba by wyłożyć bardzo duże pieniądze. To my wtedy mówimy tak, spróbujmy znaleźć ten modus vivendi, poszukać jakiejś zgody, utrzymać szkołę jako instytucję, jako miejsce spotkania, jako też miejsce zatrudnienia choćby dla części kadry na stałe i róbmy szkoły 1-3 albo 1-4. I takie przypadki są, Pani Dyrektor, świadkiem. Jeździmy w teren albo przyjeżdżają samorządowcy i doradzamy, mówimy to, zażyjmy jakiś kompromis. Są aspiracje, są oczekiwania. Samorządy na tym też skorzystają, bo klasa czwarta, czy też gdyby to była 1-4, klasa piąta, szósta, siódma i ósma jednak jest skomasowana, czyli oszczędności mamy, tak? A z drugiej strony społeczność lokalna jest zadowolona, ma szkołę, mieć szkołę dla miejscowości. I przykład, takie jak Pogwizdów, która jest niewiele co mniejsza, jak sprawdziliśmy sobie o liczbę mieszkańców. Czyli co, byłaby szkoła w Jadrowie, w Pogwizdowie, nie? Ja jestem chłopak ze wsi. Kilkanaście lat na wsi mieszkałem. Każdy tam ma swoje ambicje. My jesteśmy stąd. Dlaczego tu nie ma być szkoły? Niechby ta szkoła była, tak? I kolejna rzecz, która też mnie porusza, tutaj i wszędzie, to jest to, że z małymi dziećmi trzeba się jednak karawanić. Małe dzieci trzeba rano budzić. Słota, deszcz, niepogoda, do autokaru jeździmy. Autokar też kosztuje.
to może uwzględniając całość, jeżeli nie ma już innych możliwości, finansowo mamy nóż na gardle i z demografią widzimy taka lipa, że tam jest 5 i tu 5, to nawet 10 to jest skromnie, prawda? To może zrobić szkołę 1-3 albo 1-4. I teraz jeszcze jedna wiadomość, bo przygotowując się do tego spotkania, też zadzwoniłem do Ministerstwa Edukacji, jak to teraz będzie z małymi szkołami, z ich finansowaniem. Były różne pomysły i moim zdaniem one były bardzo zaawansowane, korzystne dla małych szkół. Przeciwko wypowiedziały się organizacje skupiające samorządy, no na pewno Unia Metropolii Polskich, to jest taka organizacja, która skupia 12 największych samorządów. One mają inne problemy i tam nie przejmują się za bardzo tym, co się dzieje, jak to oni uważają na prowincji. Drugie, Związek Miast Polskich, też wypowiedział się krytycznie, ale ku osłupieniu kuratorów, którym to referowano, również krytycznie wypowiedział się Związek Gmin RP. Tak? To jest organizacja, która skupia, jak sobie na Wikipedię wejdziemy, niewiele co ponad 1/4, no powiedzmy 30%, ale tym niemniej jest jakoś miarodajna. A jaki argument był? Myśmy się pytali zdziwieni, pani minister, dlaczego w takim razie nie ma tego przesunięcia w stronę mniejszych szkół? Bo ja uważam, że to przesunięcie powinno być właśnie po to, żeby ona równomierna się, żeby ulżyć małym samorządom, tak? Żeby uczeń miał do szkoły blisko, żeby to były szkoły kameralne, utrzymać tą substancję naszą. Tyle mówiliśmy o tym, o pozytywizmie, o inteligencji lokalnej i tak dalej. Argument ponoć był taki, no mamy taki rok, powiedzmy przejściowy, reforma wchodzi, zobaczymy, policzmy. W związku z tym nastąpiło pewne drobne przesunięcie na korzyść małych miejscowości, mniejszych szkół. Bo co to jest mniejsza szkoła? Do tej pory przez małą szkołę, przez szkołę podstawową małą, to się definiowało do 70 uczniów. A teraz jak będzie szkoła 1-8, to będzie się definiować razy 12 na klasę. Razy 12, to będzie szkoła mała. I tam będzie obowiązywał tak zwany standard edukacyjny, który dzisiaj, czyli przelicznik na ucznia, który wynosił 5293, a teraz będzie wynosił od 1 stycznia, czyli w tym roku budżetowym, 5400. To nie jest niby dużo, ale troszkę jest. I drugie, w algorytmie jest tam taka wartość, przez którą się tą pierwszą mnoży i tam jest dużo z innych czynników, ale do tej pory było 0,18, a teraz będzie 0,2. To, co ja opowiadam, może nie jest do końca konkretne, ale tyle się dowiedziałem i pokazuje to, że będzie trochę ulgi dla szkół małych. To oczywiście wszystkich nie poratuje. Tam, gdzie jest 5 w klasie, to i tak to jest mało. Ale tam, gdzie jest na przykład 10, 12, a to już będzie. Czyli mówiąc krótko, na ten rok należy się liczyć, że trochę więcej relatywnie państwo dostaniecie. I drugie, jeżeli miałbym coś doradzać, to to, żeby w ramach tego Związku Gmin RP naciskać po prostu na władzę i przesunąć ciężar finansowania, żeby te wartości środków finansowych, które idą w teren, żeby one po prostu poszły. No bo proszę zwrócić uwagę, jeżeli pani minister ma duże miasta i wsie i wszystkie chcą, żeby było Konstans, no mili państwo, no kto będzie stawał na drodze do szczęścia reprezentantom lokalnych społeczności od małych do dużych i z powrotem? A no właśnie. Bo przy swoim czasie troszeczkę uprzeć. Małe miejscowości powinny tu trochę naciskać i jasno werbalizować swoje oczekiwania, więcej pieniędzy. Konkludując, bo nie chcę się tu rozwijać, będzie trochę lepiej dla małych miejscowości. No, w miarę postępu w budżecie na razie to jest dosyć obiecujące. To jest uszczelnienie na VAT-cie, gospodarka się rozwija. Zobaczymy, jak to jest w budżecie, jak to jeszcze będzie w trakcie od 1 września. A jak już się szkołę zlikwiduje, to jest ciężko wrócić. Tak, jak szkoła zostanie, możliwości rozbudowania jej, czy z demografią poprawi, jak może inwestycje przyjdą, to co pan podpowiada, jak może w budżecie będzie bardziej bogato Polski, a wiele na to wskazuje, że tak właśnie będzie, a to można wrócić do wariantu szkoła pełna na przykład, tak? I z 1-4 to już jest łatwiej zrobić. A jak się szkołę zlikwiduje, jak się budynek sprzeda, jak się wprowadzi inną instytucję, tam na co to przeznaczają, na hotele przeznaczają na pensjonaty, na domy weselne, no różne są oczywiście. W naszej gminie od razu fundusz sołecki we wszystkich wioskach dzięki tej reformie. Dlatego mi chodzi o to, żebyśmy się skupili na tej naszej gminie, bo może mieszkańcy i nauczyciele nie wiedzą, że w tym momencie pieniądze z funduszy sołeckich idą na zagospodarowanie
ich pieniędzy tutaj szkoły po Gwizdowie. Musi pani skarbić wszystko, więc bo tylko mi chodzi o to, że my, jako sołtysi i samorządy wiejskie, przez ten najbliższy rok mamy wszystkie prace, które żeśmy sobie rozpoczęli. Boisko w Nowej Wsi, drogi lokalne, remonty świetlic i tak dalej, wszystko zostanie zatrzymane, bo już brakuje pieniędzy na ten nie było spotkania, bo my żeśmy to uzgodnili jako samorządy, prawda, na ostatnim między innymi spotkaniu okładkowym, gdzie żeśmy się, prawda, jednali, prawda, bo to nie chodzi o to, że ktoś się tu z kimś kłóci, broń Boże, tylko chodzi o jedną rzecz, że gdyby w ślad za tą decyzją radnych poszły pieniądze z oświaty na nauczycieli, przecież szkoła to nikomu nie przeszkadza, pan mówi o małych dzieciach. Ja jestem sołtysem w małej wiosce, 17 kilometrów oddalonej od Jawora, czyli od Paszowic o 7-8 kilometrów. I tam, proszę pana, dzieci malusieńkie jeżdżą do przedszkola i do szkoły. I one wstają o godzinie 6 i wracają niektóre o godzinie 17. No, ale przed sekundą pan mówił, że na tych dzieciach najbardziej zależy, żeby one się nigdzie nie ruszały z miejsca, tylko żeby te szkoły były na miejscu. U nas kiedyś też ta była ta szkoła, została zlikwidowana. Więc panie, proszę uprzejmie, żeby to było zrównoważone, to co pan powiedział przedtem, a teraz i zejdźmy tylko do naszej społeczności. Dyskretnie podsumowałem państwu, tutaj pan Maria, że jak z demografią krótką, na sami kiepsko i się spory zaczynają, to może zrobić szkołę na przykład 1-4 i samorząd na tym zaoszczędzi. I zgoda będzie, i część nauczycieli będzie miała tutaj też pracę na miejscu, i będzie miejsce spotkania, i być może pani fundusze sołeckie udałoby się dzięki temu uratować. Ale zdaje się, że tam pani... To pani radna. A jeszcze pani radna, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Panie minister, panie kuratorze, panie wójcie, szanowni państwo, goście nasi. Ja nazywam się Monika Kozak, przepraszam, że tyle. Jestem radną tutaj w gminie. Mam kilka rzeczy i chciałabym po kolei. Pani Moniko, jest pani skarbnikiem. Ja mam przed sobą budżet gminy, który został zatwierdzony. Mam budżet gminy przed sobą. On został zatwierdzony 29 grudnia, to był piątek. I w tym budżecie są trzy szkoły i są finanse przeznaczone na trzy szkoły. A budżet gminy to nie jest jeden miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące. To jest 12 miesięcy. Jeśli się mylę, proszę mnie to od razu skorygować. To w tej kwestii, prawda? Czy to jest w takim razie sugestia, że budżet został zabezpieczony? Tak, to jest dokładnie w tej sugestii, bo tutaj padło, że my nie myślimy o nauczycielach, ale skoro ten budżet został zatwierdzony, to on został zatwierdzony na 12 miesięcy, proszę państwa, tak? Możemy robić różne przesunięcia, ale to jest jednak cały rok kalendarzowy. To tak w tej kwestii. Ale to może za mąż, tak? Od razu. Proszę od razu. Okej, dobrze. Jest pytanie, jest odpowiedź. Uchwalony budżet i wszystkie zawarte w nim dane to są plany. To są plany. A ich wykonanie zależy od tego, czy wszystkie dochody zostaną zrealizowane. Także to nie jest tak, że jak jest zaplanowane, to na 100% będzie wydane. Wystarczy, że coś się stanie, cokolwiek. Ale pani w tej chwili gdyba. Ja też byłem 12 lat radny i czegoś takiego nie było, że z powietrza budżet zatwierdzałem. Nie z powietrza. No, z pani wypowiedzi tak wygląda. Nic z powietrza nigdy nie zatwierdzamy. Nic. Przez 12 lat. Od 90 roku. Tylko na jakiejś podstawie. No, oczywiście. Ale może, a nie musi, to zależy od władz gminy i głowy wójta. To inaczej. Wszystko. To inaczej. To pani Moniko, ja może też do pani, bo pani jest radną, która uchwalała też budżet. To jakie pieniądze się znalazły na tą oświatę? 5 100 000 zł. 5 100 000 zł, a subwencja oświatowa 2 238 000. Pomyślcie na 2 200 000 przeznacza rząd dla nas na oświatę, a my wydajemy 5 100 000. I proszę zauważyć w tym budżecie, proszę zauważyć, na co są wydawane pieniądze w oświacie. 95% mogę śmiało powiedzieć, że są na pensje i resztę na utrzymanie.
Czy to tak powinno być? A to jest tylko dzięki pensji nauczycieli, pani Moniko. No nie właśnie. Tylko na pensji. Jakoś się tamte rady dawały rady. Od 90 roku to jest. To nie jest tak. Pytacie, dlaczego to nie jest doinwestowane? No od 90 roku. Jedno zdanie, które musi być powiedziane w myśl zasady dura lex sed lex, twarde prawo, ale prawo. Otóż prowadzenie, utrzymanie szkoły jest zadaniem własnym samorządu, a subwencja jest jako wsparcie. No wielu tak to przedstawia, że to państwo daje, jak to państwo daje i my dokładamy. Jest idealnie odwrotnie. Oczywiście też bym wolał, żeby ta proporcja była inna. Ale powiem, proszę państwa, dalej, zawsze tak było, że subwencje nigdy nie pokrywały całości wydatków na oświatę. Tak nigdy nie było i zapewne tak nigdy nie będzie. Nie wszędzie. Myślę, że ta proporcja gdzie indziej jest może trochę lepsza, ale Wrocławiu jest inna. Jest może inna, niż to zrobić. Bardzo dobra. Panu uprzejma, żeby Pan nie przerywał. Proszę Państwa, ja tutaj się troszeczkę muszę cofnąć. Pan wójt powiedział, że zabrakło radnych, bo nie mieli takiej informacji. Ale jak Państwo widzicie, radni są, bo jestem ja, jest Pan Marek, jest Pan Piotr, jest Pani Beata, jest Pan Marian. Czyli jakimś trafem, ci, którzy chcieli tutaj jest dzisiaj Łukasz, być, jest Pan Łukasz, o przepraszam. Pozwoli Pani jedno zdanie? Tak, bardzo proszę. Nie Państwo, bo oczywiście ja skoncentrowałem się na merytorycznych rzeczach. Ale to nie jest tak, że z kuratorium ktoś dzwoni, my mamy dziesiątki spraw. Pewnie byłem w terenie i to tak było, że gdzie poprosiłem kolegę Janusza Żala, wicekuratora, gdyż jeżeli z naszej inicjatywy odbywa się spotkanie, organizujemy je w szkole, no szkoła jest miejsce spotkania, tej, która ma być zamknięta, prosząc o upowszechnienie tej informacji szeroko w środowisku wszędzie. Niech przyjdą rodzice, osoby zainteresowane, samorządy, media. Ale bardzo grzecznie wykonujemy też telefon do gminy. I do tej pory nam się wydawało, że jak my dzwonimy do wójta, do burmistrza, dzwonimy do prezydenta, tak by cały ten pion samorządowy, bo najczęściej wójtowie, burmistrzowie, nie jest to reguła, ale na ogół, to też mają też takich radnych, którzy stanowią ten blok, który podziela ich zdanie, tak też na ogół jest. Nie wysyłaliśmy odrębnych zaproszeń do dziesiątków podmiotów i do każdego radnego. Być może się myliliśmy, może powinniśmy troszeczkę zweryfikować, ale tłumaczę, to nie impertynencja z naszej strony, tylko pewien utarty obyczaj i do tej pory to działało. Dzwoniliśmy do wójta, burmistrza i najczęściej było to po prostu grzeczne. Jednak jest to na terenie, my jesteśmy organem nadzoru pedagogicznego, jest też drugi, czyli organ prowadzący, odpowiada właśnie za finanse, za administrację, odpowiada za substancję materialną. W związku z tym, a poza tym też społeczność oczekuje. I kolejne, jeżeli mamy dociec, dopracować się jakiegoś rozwiązania, no to koniecznie musimy być wszyscy. No i to jest to wyjaśnienie, ale się cieszę, że radni są. To znaczy, że pani dyrektor wykonała zadanie, bo poprosiłem o to, żeby informacje o tym, że takie spotkanie jest, szeroko upowszechnić. Plakaty przez rodziców, przez uczniów, jak się ktoś żywo interesuje. A tutaj sprawa się już ciągnie od roku, prawda? A no właśnie, ktoś trzyma rękę na pulsie. Jak komuś zależy, to moim zdaniem on nie potrzebuje, jaśnie panie, może by pan zechciał łaskawie przyjść, tylko sam on się dopytuje, czy są jakieś sytuacje, gdzie to się dzieje, co to z tą szkołą, co tam z tym publicznym groszem. I tak dalej. Także Dalibóg, no nie było z naszej strony złej woli, to chciałem powiedzieć. Tutaj, proszę Państwa, też jest kuriozum, Panie Kuratorze, muszę taką rzecz powiedzieć, co dla mnie było to naprawdę niebywałe. Państwo mieliście, Pana przedstawiciele byli bodajże 2 tygodnie temu na inspekcji w gminie Warszawice, odwiedziliście Państwo szkoły w Pogwizdowie, odwiedziliście Państwo szkoły w Jadrowie, z tego co jest mi wiadomo, jak również byliście Państwo u wójta. Jakież jest moje zdziwienie, proszę Państwa, że na spotkanie do wójta są zaproszeni przewodniczący Rady Gminy, Pan Roja. Jest to w porządku, jak najbardziej zrozumiałe. Jest Pani Kowalczyk, rozumiem, że jako wiceprzewodnicząca też jest to po części zrozumiałe, ale już nie jest zrozumiałe, że jeżeli wykonało się 2 telefony, Panie Wójcie, bo rozumiem, że to pewno Pana inicjatywa, do tych 2 ludzi, których wymieniłam z nazwiska, ale zabrakło chęci, żeby zadzwonić i zaprosić przewodniczącego Komisji Oświaty na to spotkanie, to uważam, że to już jest skandal. Nie dość, że jest dzisiaj z nami Pan Łukasz, bo to on, Pan Szatarski, jest przewodniczącym Komisji Oświaty. Mamy 3 komisje, a Komisja Oświaty, sami tu siedzimy, debatujemy, że
pochłania ogromne koszty. Po wydatkach najważniejsze. Najważniejsze. Co byśmy tutaj nie powiedzieli, jest najważniejsze, bo cóż, to Komisja Rolnictwa, do Komisji Oświaty. I dla niego, jako przewodniczącego, zabrakło tego, żeby zadzwonić i zaprosić na to spotkanie. To jest już kuriozum. Chciałabym, żeby pan kurator o tym wiedział. I jeszcze wrócę do jednej rzeczy, a później, proszę państwa, przejdziemy do finansów. Ja w październiku prosiłam pana wójta, żeby był tak uprzejmy jako radna, przysługuje mi takie prawo i zgłosiłam wniosek na ręce pana przewodniczącego, żeby był uprzejmy i zrobił kopię pism korespondencji między panem a wójtem. Dzisiaj jest styczeń, nie otrzymałam tych kopii. Ja już ich nie potrzebuję, bo pan kurator był uprzejmy i nam przeczytał. Że pan mi tego nie dał, wcale się nie dziwię. Naprawdę, bo... Trudno, proszę państwa, się dziwić. Dziwię się tylko panu, że skoro pan już wysmażył to swoje pismo, że pan dalej nie poszedł do sądu. To tak na marginesie. A teraz, proszę państwa, korzystamy z tego, że jest z nami pan wójt i on będzie wiedział jakby tak naprawdę najlepiej finansowo. To ja, panie wójcie, pozwolę sobie zadać panu pytanie, żeby pan nam wszystkim również i mi był uprzejmy i odpowiedział, ile wygenerowało kosztów w budżecie za rok 2018 szkoły. Ale powtarzam, proszę państwa, trzy szkoły, bo mamy trzy szkoły na terenie gminy Paszowice. I chciałabym, żeby to pan wójt był tak uprzejmy, podał nam kwoty. Ja te kwoty pozwoliłam sobie spisać, zrobić analizę. Jeśli pan wójt nie będzie umiał odpowiedzieć, ja państwu postaram się to przedstawić. Nie, może pana wójta zapytać. Rozumiem, że kampania wyborcza lub własna trwa na pani gminie. Cieszę się, że pani się przygotowała z tymi liczbami. Ja oczywiście poproszę panią skarbnik, żeby przedstawiła konkretne kwoty. Konkretne kwoty, bo jak widzicie, państwo nie mam przy sobie budżetu gminy. Po prostu nie mam. Państwo macie? Ja nie wziąłem ze sobą. Każdy może ściągnąć ze strony internetowej, wydrukować i szczytać sobie. To ja zapytam tylko pana wójta, czy to prawda, że szkoła w Pogwizdowie przynosi najmniejsze koszty z tych trzech szkół? Sumarycznie pewnie tak. Sumarycznie pewnie tak. Natomiast ja traktuję gminę jako całość. Jeszcze raz podkreślam. Każdy radny traktuje, jakby przynajmniej część radnych, gminę po kawałku, reprezentując swój okręg wyborczy, a ja jako wójt traktuję gminę całościowo. Ja nie mogę inaczej. Ja muszę całościowo gminę traktować. Gmina Paszowice składająca się z iluś konkretnie miejscowości, tak? Ja wiem, że dla państwa jest Pogwizdów najważniejszy. Jeszcze raz mówię, wcale się temu nie dziwię. Wcale się nie dziwię, bo wy jesteście mieszkańcami Pogwizdowa. Natomiast zrozumcie mnie, że ja patrzę na gminę globalnie, jako na całość, jako na jedną wspólnotę samorządową. Ja nie mogę inaczej patrzeć. Ja nie mogę inaczej patrzeć. To może tyle, co w tej części powiem. Natomiast jeszcze dodam do mojej wypowiedzi, bo tutaj został kolega wpuszczony głos, ja przerwałem. Pan zadawał pytanie, dlaczego taki zamysł i co jest moją intencją, żebyśmy też wiedzieli. Ja specjalnie wymieniam trzy czynniki i specjalnie tak różnicuję. Numer jeden, dzieci. Numer dwa warunki, numer trzy dopiero ekonomia. To też zważcie, że ja to w takiej kolejności wymieniam, nie zaczynam od ekonomii. To uczciwie sobie powiedzmy. Natomiast moją intencją jako wójta i jako rodzica jest to, żeby nasze dzieci uczyły się w jak najlepszych warunkach. Ja bym chciał, żeby moje dziecko miało salę sportową prawdziwego zdarzenia. Żeby miało zaplecze sanitarne, takie, na jakie zasługuje, żeby miało warunki lokalowe, żeby miało stołówkę piękną na miejscu, żeby miało kuchnię wyposażoną jak z XXI wieku, żeby miało piękne szatnie, żeby miało siłownię na miejscu, a to wszystko jestem w stanie państwu zapewnić na drogę. I to państwu zapewniam, a wygenerowując jakieś oszczędności, nie powiem na Pogwizdowie, bo to są koszty oświaty. To nie chciałbym tak mówić, że Pogwizdów. Ja mówię, koszty oświaty na terenie gminy wygenerowały na dzisiaj takie, a nie inne decyzje. Koszty oświaty na terenie gminy. Nie mówię Pogwizdów. To, żeby też nie wprowadzać emocji niepotrzebnych i złych. Mając dodatkowe środki, my jesteśmy w stanie zapewnić dzieciom jeszcze lepsze warunki. Dodatkowe języki obce, dodatkowe kółka zainteresowań, dodatkową ofertę edukacyjną, basen, sport. Naprawdę nie chcemy tego dla dzieci. To
nie jest temat dzisiejszego. No to jest temat dla dzieci, proszę pana, bo żeby państwo wiedzieli, czym ja też się kieruję. Bo ja patrzę na naszą młodzież i ja widzę naszą przyszłość. Panie wójcie, mam takie po prostu. Do poprzedniej pana wypowiedzi. Przepraszam bardzo, czy to jest a propos? Poprzedniej pana wójta wypowiedzi. Bo ja zadałem pytanie panu wójtowi, czym się skończy to, że na przykład szkoły wszystkie trzy zostaną i tak dalej. Co się stanie z budżetem? No to pan wójt tutaj mi zasugerował, że nie będzie inwestycji kanalizacyjnej, wodociągowej i tak dalej. Rozumiem, to znaczy zapytałem, tak? Dobrze. Która to jest kadencja pana? Który to jest rok? 2018? Nie. Lata. Ile już pan jest wójtem? 7. I teraz pan się na koniec drugiej kadencji obudził, że trzeba kanalizować pozostałe wsie. Gdzie, proszę pana, daj mi pan skończyć. 80% prawie infrastruktury w całej gminie zostało zrobione za pana Hablewicza i za moich 12 lat i pana jeszcze są. To pan się w ciągu 7 lat dopiero obudził? Pytam. No dobrze, odpowiedz pan, tylko szczerze i bez mytenia. To już pan, proszę pana, pan ma gotową tezę oczywiście, to ja nie powiem, to i tak pan wie swoje, bo pan był kiedyś radny. Gdyby pan był taki dobry, to pan był dalej radny, to tylko tyle powiem. To tak. Proszę państwa, to pana. Panie, proszę pana, proszę pana. Panie, proszę pana, proszę pana. Panie, pana, nie chcę dzisiaj dzielić, kto to zrobił, bo ja jestem pełen szacunku do moich poprzedników, wszystkich. I każdemu oddaję to, co zrobił w gminie. I nigdy nie przypinam sobie medali na pierś, znacie, z czego ja nie zrobiłem. Tylko jeśli chodzi o inwestycje, to niech pan też tak troszkę popatrzy w drugą stronę, bo naprawdę masę rzeczy zrobiliśmy. A większość rzeczy zrobiliśmy ze środków zewnętrznych. A jeśli chodzi o kanalizację, o wodociągi, na wszystko jest czas, proszę pana, i są pewne nabory. Sam pan powiedział, że są nabory unijne, tak? No nie, no ale było pytanie, przepraszam, no to nie rozumiem. Mili państwo, było pytanie, odpowiadam. Proszę, bardzo dziękuję. I teraz ja powiem tak, a propos tych warunków sportowych. Tutaj sala gimnastyczna jest nader skromna, można powiedzieć zastępcza, ale przyjechałem tutaj do szkoły nie z nową salą, chociaż to bym oczywiście wolał. Tym niemniej przywiozłem piłki z takim przekonaniem, że póki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Panie kuratorze, pełny szacunek dla pana, potrafi pan rozładować atmosferę, napięcie, a teraz musimy też wrócić do tego meritum sprawy, bo proszę państwa, nie da się ukryć rzeczy. I finanse, tak jest, no niestety, finanse są takie, jakie są napięte. Pan by nie umiał odpowiedzieć, bo to musiało się, proszę pana, przygotować, od tego byśmy zaczęli. Ale prawda? Jest pani skarbnik, która ma budżet, proszę panią. Proszę, ale ja w tej chwili mówię. Proszę jest odpowiedź. Jak pani radna się wypowie, a będą sprawy, które będą wynagrały jakąś korektę albo polemiki, to poproszę panią skarbnik. Dokładnie. Proszę państwa, ja coś państwu powiem. Z moich wyliczeń, sięgnęłam 4 lata do budżetów, zrobiłam sobie taką analizę. W tym roku 2018 utrzymanie 3 szkół, powtarzam bardzo mocno, 3 szkół, będzie nas kosztowało więcej o 502 821 zł w stosunku do roku poprzedniego. Jest to dużo, niewątpliwie jest to dużo. Ale proszę pamiętać, że to są 3 szkoły. To nie jest tak, jak tutaj były zbierane te podpisy, że te 600 tysięcy, bo to była mowa o 600 tysiącach, na pewno państwo to słyszeliście, że to tyle kosztów generuje szkoła w Podgwizdowie. I proszę państwa, jakież jest moje wielkie zdziwienie, kiedy dokonałam tej analizy i proszę sobie wyobrazić taką rzecz, że szkoła podstawowa w Paszowicach generuje kosztów 163 317 zł 66 groszy więcej w stosunku do roku ubiegłego. Szkoła podstawowa w Wiadrowie generuje tych kosztów 261 432 zł 44 grosze. Konia z rzędem temu, kto mi z państwa powie, ile będziemy więcej dopłacać do szkoły, waszej szkoły w Podgwizdowie? 78 tysięcy, proszę państwa, 70 zł i 96 groszy. To są analizy dokonane na podstawie 4 budżetów. Ja te budżety pozwoliłam sobie porównywać budżet do budżetu. Tyle będziemy płacić więcej w stosunku do roku 2017. Następna rzecz. Koszty oświaty. Tutaj, jak pani skarbnik powiedziała, że w roku 2018
Jest to 5 070 226 zł. Subwencji było zapisane w budżecie, że dostaniemy 4 miliony. Proszę mnie posłuchać, co ja mówię. Subwencja 4 milion 61 052 grosze. Na co składa się? Ale tam już tego nie było. Wyrównanie. Tak jest. Ale tego. I subwencja oświatowa. Nie mylmy pojęć. Dobrze, nie mylmy pojęć. Ale w budżecie tego nie było rozbite. Było, ale to też jest subwencja. Ale to są też pieniądze, które wpływają, pani Moniko. Do ogólnego budżetu. Ale mamy te pieniądze. Ogólnym budżetem jest tak. Oświata. No oczywiście. Proszę Państwa, tak jak kiedyś, zabrałam głos i powiedziałam, że zniszczyć, to idzie bardzo szybko, a odbudować jest nieco trudniej. Tak to wygląda. To są dane finansowe. One zawsze można je sprawdzić. Ja tutaj służę Państwu, bo to wszystko też mam przed sobą. Pan oszczędza, pan wójt zarzucił mi kampanię. Nie jest tajemnicą, proszę Państwa, że wystartuję w tych wyborach po raz trzeci, po raz ostatni. Ale gdybym chciała robić kampanię wyborczą, robiłabym ją w Paszowicach, bo tam jest 1500 wyborców, a was jest tutaj naprawdę mało. Może się odnieść do Funduszu Sołeckiego. Fundusz Sołecki? Pan... nowy zapis w budżecie. Właśnie, proszę Państwa, jeśli ktoś robi kampanię wyborczą, to nie jestem ja, bo w budżecie, co tutaj jest pan Marek i są inni radni, jest taki zapis na końcu, że fundusze sołeckie oczywiście nie będzie, bo nie ma na to pieniędzy, musimy się wstrzymać. Ale za to jest zagwarantowana kwota 260 tysięcy na wóz bojowy strażacki. I właściwie ja rozumiem, że te 220 tysięcy, które miało być przeznaczone na fundusze sołeckie, to jest zabrane na wóz, na szkołę. Ja to tak odbieram, proszę Państwa. Ja wyjaśnię, ale może wspomnijmy też takie miejscowości. Ten wóz bojowy ma być dla Paszowic. Dla Paszowic. A gdzie to jest napisane? Ale co jest dzisiaj? Dla jakiej miejscowości? Ale się rozmawialiśmy na ten temat. Ale sami chcemy to powiedzieć, to mówimy. Proszę pana, nie ma znaczenia. Proszę, po gwizdu zostanie ten wyzwoju? Proszę Państwa, to teraz pani skarbnik i inne osoby będą miały szansę zabrać głos. Fundusze sołeckie, ja tylko przypomnę, fundusze sołeckie to wydatki bieżące i majątkowe, a wóz strażacki to majątkowe. Nie mylmy pojęć. Nie można mówić, że nie ma funduszu sołeckiego. Ale nie można mówić, panie Marku, że nie ma funduszu sołeckiego, bo jest wóz strażacki. No proszę. Ale też nie proszę, można mówić, że nie ma funduszu sołeckiego. Przejdzie! Za panią Bazowy z powiedzią, nie ma funduszy, bo jest szkoła pogwizdowa. Tak. To nie ja. Za panią, ale słyszała. Ale proszę, nie mówię, że nie jest. Nie, 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 nie prostowała. Mili Państwo, sam roku tam na końcu oddam głos, to chcę powiedzieć, że ja ten argument, który został przywołany przez panią radną, ten cały rząd, liczb, cyfr i tak dalej, że jakby zamyka to się taką konkluzją, że z tych wszystkich szkół najmniejszym obciążeniem dla budżetu jest akurat szkoła pogwizdowa. I to jest argument na rzecz tego, że dlaczego w takim razie likwidować szkołę pogwizdowa, skoro ona jest najmniejszą kulą u nogi, skoro jest tak niedobrze. To przyjęliśmy do wiadomości, a teraz proszę pan głos. Człowiekiem, który dobrał wody w usta lat 2,5, blisko 3 lata temu rzuciłem mandat radnego. Zrezygnowałem z mandatu jako przewodniczący Komisji Oświaty dlatego, że widziałem bezradność i widziałem, że jako pracownik tej szkoły, bo jestem nauczycielem jeszcze przez chwilę tej szkoły, że już nic nie mogę zrobić, a atmosfera była tak gorąca, to znaczy mój temperament być może powodował, że dyskusje były bardzo ostre, to zaczynałem czuć na swoich plecach oddech swoich koleżanek, kolegów. Może tego nie wiem, może to przez ciebie. Nasza szkoła jest tak pomijana przez samorząd. I wycofałem się, rzuciłem ten mandat, wycofałem się. Teraz obiecałem, że nie będę się odzywał. To jest moje pierwsze wystąpienie od tamtego czasu. I do paru rzeczy muszę się odnieść, chociaż ja najchętniej to bym się odniósł do tego, o co pan prosił, czyli o to, dlaczego ja
37 lat temu z gitarą, z plecakiem, ze stelażem zamieszkałem na strychu z taką drewnianą, taką żelazną kozą i powiedziałem sobie, że tu. Już. I teraz, co się dzieje? Słyszę w koło, żona moja też pracuje, przynosi mu te rzeczy, znajomi, przyjaciele, słyszę, że to jest bagno, że to jest dno, że to, co myśmy tworzyli całe życie, to jest jakiś koszmar. Trzeba te dzieci stąd... Panie kuratorze, jestem teraz na urlopie zdrowotnym. W marcu odchodzę na zasiłek kompensacyjny po 37 latach pracy, ale powiem panu więcej, ja nie odchodzę, ja uciekam po prostu. Ja uciekam, bo nie mogę się na to patrzeć. Ja nie mogę zaakceptować takiego choćby precedensu, że nagle sołtysi wsi jacyś zbierają podpisy za likwidacją, bo ktoś im wcisnął kit, że ktoś się spalił przez to, że ktoś wodociągu nie będzie miał. Ktoś pięknie nad tym pracuje, ale pracuje nad tym już od przynajmniej 3 lat. Bo zanim pan prezydent Rzeczpospolitej podpisał ustawę o oświacie, zanim to było podpisane, to było w kwestii jeszcze dyskusji, jeszcze wrzawa, to już odczuliśmy na plecach, że są rodzice, są naciski, są pewne sygnały, że my i tak zabierzemy dzieci. Jeszcze to nie było podpisane. Kto nad tym pracował? Będę od tego uciekł. Chcę taki jeszcze wątek poruszyć znowu. No, pani skarbnik, pan wójt bardzo mocno sytuuje, podnosi rolę Rady Gminy. Proszę państwa, połowa radnych albo więcej. Może, nie wiem, czy jestem w stanie to udowodnić. Nigdy nie była w tej placówce. Oni nie wiedzą, kiedy ja na początku tej kadencji tłumaczyłem, że tutaj brakuje środków nawet na takie rzeczy jak profesjonalne, fajne ławeczki przy boiskach. Mówiłem o tych rzeczach. Zastępca wójta powiedział, to jest trzeci świat. I mam wrażenie, że jadą też wszyscy radni na tym trzecim świecie, że to po prostu tak się wbiło, że im to wystarczy. Stąd w tych wszystkich pismach państwo czytacie o schodach. Przecież to jest XXI wiek, dzieci wiedzą, jak chodzić po schodach. Że jakieś schody, wszędzie są schody. Że jakieś toalety, były podejrzenia, że one są na zewnątrz, to są latryny. Więc to jest niepojęte, to się nie da pracować po prostu. Rodzice zostali nakręceni, zaczęli zabierać dzieci. No i jesteśmy w takiej dziwnej sytuacji. Nie wiem, jak to się skończy. Rada Gminy miała szansę wielką. To jest bardzo ważne, proszę państwa. Byśmy się strasznie napracowali. Pani minister była na uroczystościach 70-lecia. Bo to jest taka szkoła, która od 50-lecia, począwszy, co 5 lat robi zlot absolwentów i robi tą imprezę. Pani minister była. Był pan wójt. Było może 2 radnych. Radni nie przyjechali, proszę państwa, bo mimo wiadomości, że obchody są, rok wcześniej były zaplanowany termin, to oni zaplanowali sobie zlot samorządowca w Siedmicy z gminą Pakosza. I radni mieli fantastyczną okazję zobaczyć, ale oni nie chcą zobaczyć. Oni chcą trwać w tym przeświadczeniu, że to jest dno po prostu. To odniosę się do takiej lżejszej kamienia. Otóż ta szkoła, mam taką malutką zastępczą salkę i te małe boiska. Obok jest wioska, nazywa się Lipa, też w powiecie jaworskim. Ma świetlicę, salkę ze świetlicy. Powyżej jest Kaczorów, ma też świetlicę, starą po niemiecką świetlicę ze względu na salkę. Proszę państwa, jak popatrzycie na ranking sportowy szkół, prowadzony od 16 czy tam, odkąd Związek Sportowy się reaktywował, to na czele, wśród 12 szkół, na czele jest Lipa, Kaczorów, Pogwizdów i przeplatanie jesteśmy sportową, super wielką szkołą numer 5 z Jawora. I nigdy tego nie robimy. Zawsze, bo to nie było poprawne, bo to nie będzie poprawne. Nigdy, jak mi udowodnicie to zwiedzenie, ale nigdy wśród tych 15 lat szkoła Paszowice nie była wyżej niż Pogwizdów. Zawsze byliśmy, najgorsze miejsce to było 7 na 12, a było sobie. Więc zadaję pytanie teraz, o co nam chodzi? Nam chodzi o to, żebyśmy się mogli wykazać, zbudować piękną szkołę, piękny budynek, piękne sanitariaty. I te dzieci, te, które odeszły stąd, one poszły do miasta. To są biedne, skrzywdzone dzieci.
bo one poszły do Wiadrowa, do miasta. Zmieniają buty, są zamknięci w tym, na tych chołach. Ja tam przejeżdżam, nie widzę dzieci na boiskach. One teraz wracają ze szkoły, widzą ciemność, nie pójdą na sanki, czy nie pójdą do parku. Te dzieci są skrzywdzone. Tu jest prawdziwa szkoła. To jest właśnie to. Tu nie jest potrzebna wcale wielka sala. Panie kuratorze, parę lat temu Mistrzostwa Dolnego Śląska w czwórkach siatkarskich dziewcząt. W Świdnicy te zawody się odbywają. I wie pan, jaka cztery drużyny z całego Dolnego Śląska. Wrocław zajął pierwsze miejsce, Jelenia Góra drugie, Dzierżoniów trzecie i Pogwizdów czwarte. Wszystkie drużyny stały i kiedy speaker ogłaszał czwarte miejsce, wszyscy stanęli na baczność i bili bramę. Bo to niepojęte. Skąd wy w ogóle się wywalić? Z jakiegoś Pogwizdowa. Da się. Na tej tradycji, którą przecież krytykuje się, także, bo właśnie tylko tradycja. Tak, bo tradycja to nie jest tylko pan Cąplak, żołnierz armii Andersa, który zakładał tą szkołę z jego żoną. To nie jest tylko to, że spotykamy się z profesorem prawa, z jego synem, który tutaj ma swoje drzewo posadzone i dzieci wiedzą. To jest piosenka turystyczna, gdzie jesteśmy potentatem. Dzieci są zapraszane, występują w teatrze, w różnych miejscach. To jest turystyka. To jest wreszcie geologia, bo część rodziców niesiona na tej fali, panie wójcie, pan wie, o czym mówię, nie chcę rozgrzebywać, ale rodzice się poskarżyli, że dzieci brudne wracają, bo mają starego Benfra WF-istę, który ma 55 lat, a biega z tymi dziećmi po okolicznych lasach. Te dzieci wiedzą, z jakiego kamienia fundament szkoły jest zbudowany, bo on jest, to jest porfir, to jest czerwona skała i te skały są tam. A mieszkając w Bolkowicach, ich domy są srebrne, bo tam są kamieniowe granitu. Słuchajcie, to jest siła. Muzeum? Kto ma muzeum? Pan kurator może nie widział. Muzeum w schronisku, to było szkolne schronisko. To nie było schronisko Gminnego Ośrodka Kultury. Gmina nam to po prostu przejęła, no bo szkoła nie może prowadzić niestety schronisko. Ale tam zdążyliśmy zrobić muzeum, Izbę Pamięci. Tam są rzeczy zebrane stąd, skatalogowane. I tam dzieci mają lekcje historii. To jest współpraca z Akademią Sztuk Pięknych Kraków, profesor Guzik, Wydział Konserwatorski. Oni dwukrotnie przyjeżdżali, ja mam kontakt z tym profesorem, przyjeżdżali Kościół Romański odkrywać freski i oni ze mną mają kontakt. To są archeolodzy, profesor Jaworski z Wrocławia i budujemy z kolegą Łukaszem, nauczycielem tej szkoły, też przy udziale dzieci powstaje ścieżka archeologiczna do Grodziska Bolkowice, druga na Dolnym Śląsku. I mamy współpracę z archeologami stałą. To wszystko to jest ta szkoła. Ja mógłbym gadać nie wiem jak długo. I ona ma ogromne możliwości. To, że stąd WF-ista, moja koleżanka, która mnie zastępuje teraz, ona potrzebuje 60 sekund, żeby spacerkiem, nie biegiem, spacerkiem znaleźć się w pięknym, zabytkowym parku i przeprowadzić zajęcia na orientację, że dzieci wrócą brudne. To jest to. Więc lekcje historii, słuchajcie, lekcje muzyki. W tym kościele są zachowane stare organy, w tym zabytkowym kościele, stare organy, które ja jako nauczyciel muzyki, to był sztandarowy, wchodzimy prawie w te organy. Dzieci dotykają, dmuchają w piszczały. Tu jest mnóstwo możliwości. Ale przegrywamy, po prostu przegrywamy, bo już przegraliśmy, bo niestety, bo nie mamy tej hali sportowej. Nie zamieniłbym się, to jest moja salineczka. Ja nazywałem to salineczka, nie sam. Szkoły, mieszkanką i rodzicem dwójki dzieci, które uczęszczają do tej szkoły. I chciałam powiedzieć jedno. Proszę Państwa, nie zapominajmy, że dobrze się rządzi, jeśli się ma pieniądze. Łatwo nam wszystkim by się wydawało, gdybyśmy co środę, sobotę wygrywali wszystko w totolotkach.
Mielibyśmy na wszystko. Na pewno trudniej się rządzi, jeśli budżet jest ograniczony. Ale na pewno nie jest to niemożliwe. Ja uważam, że my wygraliśmy bardzo dużo. Wygraliśmy gros zaufania społecznego do siebie samych. Jako rodzice, jako mieszkańcy, jako obywatele. To wszystko wygraliśmy. Ja zdaję sobie sprawę, że gmina ma gro wydatków. Każdy z nas je ma. Każdy z nas opracowuje swój budżet domowy. Nie jedzie na wczasy, jeśli musi wybudować garaż, tak? I robi kanalizację. Na przykład. Albo robi kanalizację, zamykam szkołę. Jest mnóstwo rzeczy. Być może będzie to wymagało od nas więcej pracy, więcej inicjatywy. Być może na ręce radnych włożymy więcej wymagań. Proszę Państwa, róbmy, ruszmy się. Być może od nas jako obywateli gmin będzie to wymagało więcej cierpliwości, że naraz nie dostaniemy wszyscy pięknych dróg. U mnie przed domem nie ma chodnika. U mnie jest kanalizacja, która wybija, tak? U mnie są różne rzeczy. Każdy z nas ma swoje bolączki. Miejmy wzajemną cierpliwość. Miejmy akceptację i tolerancję do myślenia inaczej. Miejmy zrozumienie dla siebie samych nawzajem. Do tych postaw, które chcą utrzymać tradycję. Szkoła to naprawdę nie tylko budynek. To nie tylko te dzieci, które biegają. To nie tylko te sanitariaty. Dajmy już spokój tym sporom. Zróbmy wspólną inicjatywę. Ja patrzę na Pana, bo Pan jest gospodarzem. Bo do kogo mamy iść? My jesteśmy zarządzani, w cudzysłowie, przez Pana. To Pana wybraliśmy. Jako obywatele gminy. Nie kogoś innego. Pan kurator nie przyjdzie do nas rządzić. Pani minister też nie przyjdzie nam pokazywać palce, które schody mamy postawić i którą toaletę posprzątać. Tak? Proszę Państwa, zostawmy spory. Zróbmy inicjatywę. Zróbmy coś razem. Podtrzymajmy tradycję. Idźmy jednak w zgodę, we wspólną pracę. Tak jak powiedział Pan kurator. Pokora i praca. Nic więcej. I Państwo, czy są jeszcze jakieś głosy? Bo Pani minister zgłosiła tutaj chęć zabrania głosu, ale raczej na podsumowanie i raczej na finał, jak zrozumiałem. Czy jakieś argumenty jeszcze, bo że tak powiem Pani Skarbnik wcześniej, Pan Wójt wyłożyli argumenty na rzecz tego, że z przykrością, ale jednak trzeba szkołę zamknąć. Państwo, zwłaszcza tu Pan Dyrektor, argumenty na rzecz tego, czy Pani Radna, czy wszyscy pozostali, na rzecz z kolei tego, żeby jednak szkoła została. To żeby to było domknięte, żeby wszystkie argumenty, żeby każdy miał takie poczucie, że wszystko zostało powiedziane. Bardzo proszę. Pytanie zadać Panu Wójtowi, jako gospodarzowi naszej gminy. Jak już wyszła taka ustawa, że za likwidacją szkół podstawowych i było ustalone, że szkoła w Pogwizdowie będzie do likwidacji. Czy Pan Wójt zrobił takie zebranie nauczycieli z Wiadrowa, z Paszowic, z Pogwizdowa, żeby się każdy mógł wypowiedzieć na temat jego pracy, czy będzie miał pracę, czy będzie mógł na przykład, jak będzie szkoła w Pogwizdowie zlikwidowana, czy będzie mógł podjąć pracę w Wiadrowie, bo tak jak teraz słyszymy, w Wiadrowie zostali powołani nowi nauczyciele, pensje dla nich idą oczywiście tak samo, a są klasy po dwoje dzieci, po troje dzieci. Więc to troszeczkę taka fikcja powstała. Czy było takie zebranie, żeby każdy był poinformowany, jak to będzie wyglądało, czy na przykład była możliwość przekazania nauczycielom, że może wspólnie do jakiegoś dojdziemy porozumienia, że może tu powstanie szkoła, jak brakuje nam tyle pieniędzy, szkoła chociaż czteroklasowa, a pozostali nauczyciele może podejmą pracę w Wiadrowie. Czy coś takiego było? W ramach spotkań z moim zespołem, do których doprosiłem bardzo szerokie grono i mieszkańców, pedagogów, nauczycieli, dyrektorów, takie rozmowy były prowadzone. Dyrektorzy zostali przeze mnie zobowiązani do przygotowania takich arkuszy zatrudnienia, żeby to było jak najbardziej optymalne i korzystne dla naszych nauczycieli. Oczywiście, że z każdym z osobna nauczycieli nie rozmawiałem, no bo
To jest armia ludzi, tak? To jest tych ludzi dużo, żebym z każdym rozmawiał, po to są dyrektorzy, którzy odpowiadają za arkusze, odpowiadają za takie ułożenie planów, żeby zapewnić optymalną ilość godzin dla nauczycieli. Także oczywiście, że o tym też pomyśleliśmy i pierwszy wariant, ten mój, który niestety, mówię cały czas niestety, został, nie został przegłosowany przez radnych, zakładał zatrudnienie tylko i wyłącznie nauczycieli z terenu gminy, może z terenu szkół, z terenu gminy Paszowice. Do szkół z terenu gminy Paszowice. I taki był pierwszy wariant. A wariant, jaki się wydarzył, uważam, że niedobry, pozwolił na to, a wręcz umożliwił to, żeby dyrektor szkoły wiadrowej no zatrudnił nauczycieli z zewnątrz, bo nauczyciele z Pogwizdowa no muszą pracować w Pogwizdowie, no ktoś tu dzieci musi uczyć, tak? Więc nie można jednocześnie uczyć języka polskiego tutaj i w tym samym czasie języka polskiego w Wiadrowie. No po prostu fizycznie, to jest niemożliwe. Więc to tyle, co mogę odpowiedzieć. Proszę Państwa, nim oddam głos, to chcę powiedzieć, że zdaje się, że w Wiadrowie, to jest praktyka powszechna, te osoby zostały spoza, zostały zatrudnione na okres zamknięty. W związku z tym do końca, po zakończeniu roku szkolnego, pewnie te etaty zostały odblokowane, gdyby chodziło o zatrudnianie osób z Pogwizdowa. Ale właśnie taka była intencja, panie kuratorze, żeby nie blokować możliwości nauczycieli z Pogwizdowa, stąd taka układanka przez dyrektorów, żeby nie blokować, jak słusznie pan kurator odpowiedział, miejsc pracy dla nauczycieli z Pogwizdowa. I to jest dla mnie też bardzo ważna rzecz, nigdy tego nie ukrywałem. Nauczyciele z Pogwizdowa pracujący w Jadrowie, w gimnazjum zostali zwolnieni? Nie rozumiem to bardzo. Mówiąc krótko, czy były zwolnienia na terenie nie było żadnych zwolnień. Zwolnienia od pracy. Były, pani skarbnik? Oczywiście. Były? Gdzie? A czy niepełne etapy? Rozumiem. Dobra, proszę bardzo. Ja się odniosę do arkusza, bo tutaj ma takie wywołane. Pan wójt mówi, że były spotkania, rozmowy z nami. Pani dyrektor stawia. Arkusza, nie, w ogóle o arkuszach organizacyjnych. Czyli dotyczy gminy. Więc pani dyrektor przekazywała nam informacje, które pozyskała na spotkaniu z panem wójtem, bo takie spotkania odbywają się dyrektorzy i wójt i pracownik urzędu, który zajmuje się sprawami oświaty. I teraz, jeżeli chodzi o przygotowanie arkusza, to panie wójcie, jest to tak, i pan dobrze o tym wie, że dyrektor, przygotowując arkusz, podaje klasę rozpisaną z przedmiotami, ile godzin jest w danym cyklu na tydzień, ile godzin potrzebnych jest, a przy tym, jeżeli jest klasa podana, to jest podane też, ile osób ta klasa będzie liczyć. I skoro pan przyjął arkusz, że klasa może mieć dwie osoby, to proszę teraz nie mówić, że są powiększone koszty, bo wiadomo, że jeżeli jest klasa, to ma swoje godziny, a więc muszą być też i do etatu nauczyciele. Odniosę do tego. I oczywiście, o czym dobrze pani wie, pani była dyrektorem tej szkoły, ja nie mogę nie przyjąć arkusza, który liczy nie mniej niż dwie osoby. Gdyby była jedna osoba, to ja mogę nakazać dziecku pójść do innej placówki oświatowej. W przypadku osób dwóch i więcej, muszę zaakceptować taki stan rzeczy, jaki jest. Wola rodzica tylko może spowodować to, że dziecko jest przeniesione do innej szkoły, a nie nakaz wójta. Prawda? Dobrze, ale to... Taki przykład, panie wójcie, jest ze strony Pogwizdowa. Dwie osoby z klasy siódmej poszły do Wiadrowa. Proszę mi powiedzieć w takim układzie, co pan zrobił, żeby te dwie osoby z Wiadrowa przyszły do Pogwizdowa? Zobowiązałem pana dyrektora do prowadzenia takich rozmów z rodzicami i nakłonienia ich do tego, żeby odwrócić tą sytuację. Rodzice nie wyrazili na to zgody. Rodzice nie wyrazili na to zgody. No tak było. Rzeczywiście. Ale nikt nie rozmawiał z rodzicami, z tego też wiemy, my dowiedzieliśmy się na koniec. No nie ma pana dyrektora Kijaka, proszę nie mówić, że nikt nie rozmawiał, bo na pewno rozmawiał dyrektor z rodzicami. Proszę tak nie mówić, na pewno pan dyrektor rozmawiał. Po prostu rozbić ładnie, może wcześniej nie byłoby takich emocji, gdyby rzeczywiście przyjął pan zaproszenie z naszej strony, bo my jako rada występowaliśmy z wnioskiem i ustnym przez panią dyrektor i później nawet i pisemnym i do dnia dzisiejszego nie odbyło się z nami spotkanie właśnie, zapraszaliśmy pana i pana przewodniczącego. Pan przewodniczący nawet rady, jeżeli mogę powiedzieć to ze swojego doświadczenia, po raz ostatni tutaj w tej szkole był, gdy obchodzono 60-lecie szkoły i wbijał w guzik do sztabu. Nie wiem, kiedy ja jestem regularnie, no nie mogę odpowiadać za kogoś, kto był w tej szkole, kiedy był. Ja wiem, kiedy ja byłem, więc proszę. Prosimy o spotkanie i takiego spotkania.
Ale proszę panią, no jak pani chciała rozmawiać na tematy, które się jeszcze nie wydarzyły? No mieliśmy się spotkać i gdybać, no to też jest niepoważne przecież. No właśnie to, no nie, no było gdybanie przed podjęciem uchwały, tak? To byłoby zwykłe gdybanie. No jak możemy gdybać? Musimy rozmawiać o faktach, a nie gdybać. Dobrze. Ale fakty, panie wójcie, były takie, że od początku do końca założenie było likwidacja szkoły pogwizdowej. I pan to przyzna mi. Tak czy nie? Tak. W perspektywie tak, tak, natomiast w okresie przejściowym nie. Proszę o tym też pamiętać. Tak było do czasu, oczywiście, że tak było, że do czasu wygaszenia gimnazjum miały funkcjonować placówki w Pogwizdowie, Wiodrowie i Paszowicach. Taka opcja była. A później Wiodrowie. Tak. A później podstawówka. Ale tak mówiłem i oczywiście tak, tak mówiłem. I dalej to podtrzymuję, tak miało być. W kuluarach mówiło się, że po roku... Znaczy ja nie wiem, co radni mówią w kuluarach, no panie Marku, no naprawdę, bo to takie rozmowy, że ktoś w kuluarach rozmawia. Nie wiem, że rozmawiać w kuluarach. Jak to zawsze, w kuluarach to było dużo. Ja panu za to dziękuję za szczerość, bo bym wiedział tak, jak to wyszło. W rozmowie... Przyznałem to. W rozmowie w lipcu referował. Ja państwu chciałem powiedzieć, że jest rzecz ciekawa tutaj w Wiadrowie, po Gwizdowie. Mianowicie jedyna na cały Dolny Śląsk, a nie wiem, czy nawet nie na całą Polskę, jakbym popytał kuratorów. Mianowicie, państwo macie dwie szkoły podstawowe i macie do nich jeden odwód. Tymczasem szkoła podstawowa, każda, powinna mieć własny obwód. I wtedy nie byłoby takich sytuacji, tylko jedna szkoła miałaby swój obwód i uczniów z tego obwodu, i druga szkoła swój obwód, uczniów z tego obwodu. I teraz, kiedy do nas przyszła uchwała, to myśmy w swojej warunkowej zgodzie podnieśli i wskazali, mówię o tej pierwszej uchwale. Ale to zrobiliśmy. Mówimy o tej marcowej i gmina przyjęła ten nasz warunek, nie poprawiła tych obwodów, poszło to do wojewody i w nadzorze wojewody to zostało przepuszczone, a powinno było być skorygowane. Tam zabrakło, bym powiedział, pewnej troski, cierpliwości, może jakiejś skrupulatności. Co spowodowało, że kiedy spotkaliśmy się 30 sierpnia i wróciła nam sytuacja z dwoma szkołami, to rodzice mówią, to gdzie ja mam dziecko posłać? Ktoś, kto jest in the middle, pośrodku, między Pogwizdowem a Wiadrowem. A ja mówię, jedyna sytuacja na cały Dolny Śląsk, a może na całą Polskę. Może pan sobie, to oczywiście nie jest zgodne z przepisami, ale na tę chwilę obowiązywało, że jest jeden obwód dla obu szkół. To są właśnie te sytuacje. Tak? Państwo musicie rozstrzygnąć nie tylko co ze szkołą w Pogwizdowie, ale również co z obwodami. Gdyby przyszło do utrzymania tej szkoły w jakiejś formule 1 czy 1.4 albo 1.8. To jest następna rzecz do korekty, która musi być wykonana. To tak z ciekawostek. Proszę państwa, czy jeszcze jakieś głosy? Bardzo proszę. Piotr Błaszczak, mieszkaniec Pogwizdowa. To tylko tak przy okazji do pana sołtysa, rozmawiamy z panem sołtysem, chciałbym tylko jedną rzecz. Skąd ta pana wiedza, to co pan powiedział, że z uwagi na szkołę w Pogwizdowie nie będzie tych budżetów? Sołecki. Bo wiecie, to, proszę państwa, powiedzmy, do czego zmierzam? Często się pojawia wiele informacji, w różnych dziwnych miejscach się to słyszy, z uwagi na szkołę w Pogwizdowie nie będzie wodociągu, z uwagi tam na szkołę w Pogwizdowie nie będzie czegoś, nie będzie tego, nie będzie tamtego. No dziękujmy za szkołę w Pogwizdowie. I odpowiada za całe w Złotnej gminie. A więc jeżeli jest to nieprawda, że to przez szkołę w Pogwizdowie, to prosiłbym prostować to. W urzędzie też, no, między ludźmi przekazywać. Ale tutaj mam wyraźne, jasne stanowisko z pół godziny temu, jak to powiedziałem głośno, że panie chodzi o sieć, o oświatę. Panie wójcie, ja rozumiem. Fajnie, że powiedział pan to tu. Tak, chcielibyśmy, żeby to było też powiedziane. W Paszowicach, w Wiadrowie, publicznie, w innych miejscach też. Bo to, że tu pan to powiedział, tego pan nie musiał to mówić, bo ludzie to wiedzą, że to tu nie jest nieprawda. Panie Piotrze, przykład by mógł pan skorygować to na sesji. Na moje nie, pytanie nie pana, byłem na tej sesji, ale do pana Gawrańskiego, który zbierał podpisy, co pan przekazywał mieszkańcom Paszowic? Ile dzieci chodzi do Pogwizdowa? Panie Marku, 22, później się poprawił na 25. O, przepraszam, najpierw była kwota 15. Tak to było wykorzystywane, że zwiększymy podatki, że tu jest garstka dzieci, po co to utrzymywać, że tu jest smród i tak dalej. Tak jest przedstawiane, dlatego musiałbym to w gminie, też w innych miejscowościach korygować na zebraniach, mówić, to nie przy szkole w Pogwizdowie, że to jest całość, nie tylko ta szkoła.
Mało tego, nie wiem kto opracował ten nagłówek przed podpisami w Paszowicach. Nie wiem kto, nie będę wnikał. Ale chciałbym w formie elektronicznej, bo nie chcę się przepisywać, bardzo fajny. Powiem tak, wystarczy wymazać szkoła w Pogwizdowie, wpisać cokolwiek i ludzie się pod tym podpiszą. Bo któż nie podpisze się pod treścią? Będziesz płacił większe podatki, jeśli będzie to istniało. Jeżeli zamkniemy szkołę w Pogwizdowie, będą mniejsze podatki, nie będzie większe, tak? Jeżeli to zrobimy, cokolwiek byśmy nie zamknęli, a będę płacił mniejsze podatki, to przeciętny człowiek się podpisze. Jeżeli mam płacić mniej, tylko coś zróbmy, co mi nie dotyczy, no mieszkańców Paszowic nie dotyczy szkoła w Pogwizdowie, to każdy podpisze. Dlaczego petycja nie była, czy jesteś za szkołą w Pogwizdowie lub nie? Czy jesteś za zamknięciem szkoły, nie tłumacząc ludzi, że ta szkoła, przez tą szkołę będą większe podatki? Przecież to jest nieprawda. Czy tak jest? Znaczy, mogę odpowiedzieć, to odpowiem oczywiście. Proszę mnie nie pytać o petycję, bo nie ja byłem jej autorem. Nie ma z wami pana sołtysa Gawrońskiego, bo dziś zmarła mu matka. Po prostu nie mógł przybyć. Planował przybyć, chętnie by pewnie odpowiedział na pana pytanie, ale niestety tego nie ma. Przypadek losowy. Dzisiaj przedłużony powiedział, że jego niestety jako sołtysa nie będzie. Śmierć w rodzinie. Ale czy prostował pan jego wypowiedzi powiedzmy na sesji? Pana, to była polemika pomiędzy radnym a sołtysem. No co miałem prostować, skoro sołtys rozmawia z radnym? Sołtys rozmawia z radnym. To prawda, nie. Nie utrzymywać dalej nieprawdy człowieka. Jako gospodarz dać przykład. Panie wójcie, czy możemy... Panią, ja naprawdę... Panie wójcie, czy możemy liczyć na to, że powiedzmy, wiedząc o problemie, który mamy, że pojawia się wiele nieprawdziwych informacji na temat szkoły w Pogwizdowie w związku z budżetem gminy, w związku z wydatkowaniem środków. Czy pan jako wójt może to oficjalnie sprostować, nie wiem, na łamach gazety? Ale że co? No, że to nieprawda, że to przez tą szkołę. Pana, no to... Że nie podniesie, że nie podniosą się podatki na przykład. Czy może pan to opisać w sposób? Pana, ale to jest troszkę już naprawdę... To jest naprawdę kuriozalne zadanie, pan przede mną stawia, żebym na łamach gazety prostował coś, co ktoś powiedział. Proszę pana, co jeśli, jest bardzo jeśli ktoś coś mówi, to niech to prostuje. Ja powiedziałem tutaj publicznie, że chodzi o oświatę na terenie gminy, a nie szkołę w Pogwizdowie. Ja to powiedziałem, ja odpowiadam na swoje słowo, a nie mogę odpowiadać na to, że ktoś komuś coś mówi. Naprawdę, no proszę mnie, no nie stałem w takiej sytuacji. Jak ja mogę odpowiadać za to, co pan komuś mówi? I za pana się komuś tłumaczyć? No nie mogę. Pan jest wolnym człowiekiem, samodzielnym i to, co pan komuś mówi, to jest jakby pana pewna postawa. Pan tak samo jak kuratorowi pan odpowiedział na piśmie. Że co? W sprawie tych zarzutów prokuratorskich. Pana, sprawa jest chyba... Sprawa chyba jest wyjaśniona. Rzeczywiście, ja bym dzisiaj ponownie wystąpił, odpowiadam, ja bym dzisiaj ponownie wystąpił o te środki finansowe, bo były takie uwarunkowania prawne, nie inne, były trzy szkoły podstawowe. I byłbym kiepskim wójtem, jakby nie wystąpił o środki finansowe do MEN-u, mając taką możliwość. I na ten stan prawny zrobiłem bardzo dobrze. Ten ruch jest bardzo dobry, szkoda tylko, że pan wójt... A to? Próbują zmieniać sieć, o tym nawet nie pisną. To jest A proszę mi powiedzieć, panie kuratorze, z czego to wynika, że ja mam panu o tym powiedzieć? A może inaczej, a czego pan mnie o to nie zapytał? No bo z czegoś to musi wynikać, prawda? Do czegoś to musi wynikać. Panie Rzecie, panie Duże, niech pan nie brnie, niech pan nie brnie, bo jeżeli my rozmawiamy z samorządami i one uderzają w takie dwa tony, demografia, że kiepsko i ekonomia, to ja mówię, to proszę opowiedzieć. I teraz wszyscy samorządowcy, jak przyjeżdżają, wyciągają jakieś tam papiery, pokazują. Pokazują liczby, pokazują kwoty, pokazują subwencje, pokazują rozmaite prognozy i przekazują absolutnie całość. A przynajmniej ja ufam, że jest to całość, tak? Samorządowcy są osobami zaufania publicznego. I gdybyśmy mieli każdego jeszcze sprawdzać się, dopytywać, a ty człowieku to już wszystko powiedziałeś, dopiero czy wszystkie grzechy wyznałeś. No nie, no jednak pewna doza zaufania w relacjach jasne. Musi... Pan jest w uprzywilejowanej pozycji, że pan jest nauczycielem z wieloletnim stażem, dyrektorem szkoły, bo ja wiem, że pan był przecież, pan jest kuratorem i pana wiedza na ten temat jest niebotycznie większa niż wszystkich tutaj siedzących na sali razem wziętych. Więc proszę nie wymagać, żebym ja no, odpowiadał panu na takie niuanse, tak? Z czegoś to musi wynikać. To niuanse. Nadal twierdzę, oczywiście pana. Ale pan teraz, ale pan mnie stygmatyzuje i pan w tym momencie insynuuje mi się. Proszę tego nie robić, bo to jest nie fair. Oświadczam publicznie, że dzisiaj, nie, skończę. W tych uwarunkowaniach prawnych, jakie były wtedy, ponownie wystąpiłbym o środki do MEN-u. Bo takie uwarunkowania prawne, koniec kropka. I tak bym zrobił.
i tam nie ma żadnej nieprawidłowości, najmniejszej pacjent do pacjenta. Tak jest? To, że gimnazjum przekształcało szkołę podstawową, należało wystąpić i należało zrobić pieniądze. Ale jak się chciało zrobić zmianę w sieci, to trzeba było tym kuratorem. Nie, to jest w porządku. I tego zabrać. No ale to zostawmy. Proszę Państwa, to jest historia. Musimy decydować o tym, co dalej w takim razie począć ze szkołą. Ja Państwu chciałem powiedzieć jeszcze tutaj słówko o zatrudnianiu nauczycieli. No bo mówimy, że subwencja kiepska, że wydatki bardzo duże, że płace to jest zdecydowana większość tego budżetu. My kiedy otrzymujemy informacje o zamiarze likwidacji szkoły, czy prowadzimy rozmowy z samorządowcami, zawsze się pytamy, o co z nauczycielami zwalnianych szkół. I uzyskujemy bardzo różne odpowiedzi. Na przykład takie, wszyscy znajdą zatrudnienie na terenie gminy, albo dwie osoby weszły w wiek emerytalny, gdyż ten, jak wiadomo, się obniżył od 1 października, nasz zawód jest feminizowany, 82% stanu nauczycielskiego to są panie i często tak, że na terenach dotkniętych niżem demograficznym no jest to ostatnia deska ratunku. Tak? Jeżeli już nic nie można kompletnie zrobić, nie ma pracy dookoła, ludzie są w tym wdzięcznym, wspaniałym wieku, 50+, powiedzmy panie dochodzą do 60, pytamy ile osób, dwie osoby na grono pedagogiczne odchodzą na emerytury, tak, ratując resztę, reszta ma pracę, tak? Bo dzięki jest mniej oddziału. Więc różnie samorządy się deklarują. Byłem bardzo ciekaw, jak tu u Państwa. W uchwale mamy informację taką. Nauczyciele ze zlikwidowanej szkoły będą mogli ubiegać się o zatrudnienie w pozostałych szkołach terenu gminy. Informacje o wolnych stanowiskach będą mi niezwłocznie przekazywane przez dyrektorów szkół. Muszę powiedzieć, że to jest to jakaś propozycja pod tytułem może będą stanowiska, to Wam o tym powiemy. Ale przecież nie po to się robi oszczędności, żeby ludzi na nowo zatrudniać. Chyba, że na te miejsca, gdzie na rok zatrudniono ludzi spoza gminy. Więc nie czarujmy się. Tu na szczerość jesteśmy umówieni i szczerość musi być w relacjach. Po prostu oszczędności będą robione na pensjach nauczycielskich, czyli ludzie będą do zwolnienia. Tak? Kto może pójdzie na kompensacyjne, kto może pójdzie na emeryturę, reszta będzie do zwolnienia. I to też nas wstrzymuje jako argument, czy my się pytamy o nauczycieli. Tak, pytamy o nauczycieli. Nam zależy o ludziach, właśnie na tych, którzy kiedyś z plecakiem przyjechali, albo którzy stąd wyrośli. Tu się urodzili, poszli się kształcić, zostali na wsi, nie zostali w dużym mieście. Tak? Bo my zakładamy, że to jest właśnie ta inteligencja, to jest ten zaczyn tych ludzi, no trzeba mocniej powiedzieć, tych właśnie elit lokalnych, które mają ciągnąć, które mają świecić obywatelskim blaskiem, które mają organizować tą gminę, którzy mają się angażować, którzy mają być radnymi, którzy mają robić jakieś spektakle, którzy mają ściągać jakieś środki, którzy mają służyć przykładem młodzieży. W związku z tym, no to jest propozycja, trzeba powiedzieć uczciwie, słaba, jeżeli chodzi o zatrudnienie nauczycieli, tak? No nic, mieli Państwo, to ja będę ważył w takim razie argumenty. Jeszcze sobie pozwolę na sam koniec dać ostatnie słowo, jeśli Pani Minister pozwoli. Ale w przódy proszę zabrać głos, rozumiem, na podsumowanie. Chyba, że ktoś z Państwa jeszcze, to już zapytam po raz trzeci i sprzedane. Argumenty padły, jak rozumiem. Tak, argumenty za i argumenty za tym, żeby szkoła, tak, argumenty za tym, żeby szkoła została zlikwidowana. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Proszę Państwa, przede wszystkim chciałam bardzo podziękować za to, że mogłam tutaj z Państwem siedzieć. Dlatego, że każde takie spotkanie z ludźmi, szczególnie w tych małych miejscowościach, mimo że mam już swój bieg, ale one zawsze czegoś uczą, czy się uczy przez całe życie i z każdego takiego spotkania wyciąga coś wartościowego, przynajmniej ja staram się wyciągnąć coś wartościowego. To, co dostrzegłam, Panie Marku, bardzo dziękuję za przypomnienie tego, jaka jest szkoła w Podgwizdowie, tego, jak są nauczyciele szkoły w Podgwizdowie. Wielu z Państwa znam, bo sama prawie 30 lat uczyłam w szkole. Znam Panią Dyrektor, która również u mnie pracowała, kiedy ja byłam dyrektorem, a ona nauczycielką. Ja też myślę jak nauczyciel, bo to była moja pasja. Ja chciałam uczyć, uczyłam, spełniło się moje marzenie. Bycie posłem, bycie ministrem i powrót do bycia posłem jest czymś naturalnym. Bycie nauczycielem było marzeniem, które się spełniło. Dlatego ja tak doskonale rozumiem wszystkich Państwa, którzy się wypowiadali na temat tego, że ja też nie wiem. Ja mogę mieć tylko, Panie Kuratorze, kredę i tablicę. Nie muszę mieć żadnych komputerów, ale jeśli mam rodziców, wspaniałą kadrę i dzieci, którym chcę się poświęcić, to ja zrobię wszystko. I tak było. Moja szkoła była dwukrotnie likwidowana. Próby, dwukrotne próby likwidacji szkoły. 100% nauczycieli, rodziców, uczniów i pracowników szkoły stanęło za mną. Odważnie walczyliśmy i wygraliśmy tę walkę. Ale nie dlatego, że nam się tak podobało. Pan Marek mówił, Pan tutaj mówił o sali gimnastycznej, Panie Kuratorze.
W mojej szkole, gdzie 15 lat byłam dyrektorem, 25 lat, prawie 30, budowała się sala gimnastyczna, zanim powstała. Ale największe talenty, i to jest udowodnione, pan też jako nauczyciel to doskonale wie, największe talenty rodzą się w małych miejscowościach. Właśnie tutaj, gdzie nauczyciele znają każde dziecko, gdzie znają rodzica, gdzie rodzic drugiemu rodzicowi mówi, słuchaj, twoje dziecko rzuciło papiery, powiedziało brzydkie słowo, przypilnuj go. To jest taka wielka rodzina, to jest coś wspaniałego, co niestety w dużych miastach, i pan kurator to także wie, i panie też to wiedzą, często ginie, często uczeń jest anonimowy. I ta szkoła rzeczywiście, pani dyrektor, ja byłam tutaj na tej uroczystości pięknej, muszę powiedzieć, że te tradycje, to jest coś, co jest najcenniejszego. I wejście w stulecie odzyskania niepodległości z tradycjami takimi, jak w tej szkole, i z taką kadrą nauczycielską, i z takimi rodzicami jak państwo, z takimi mieszkańcami, których obchodzą losy własnej wioski, których interesuje to, gdzie będą chodzić ich dzieci, którzy martwią się, ale jednocześnie myślą o tym, czy można znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby wyjść z tej trudnej sytuacji, bo z jednej strony słyszymy, że nie ma pieniędzy, a z drugiej strony mamy dzieci, rodziców, mamy tradycje, mamy szkołę i mamy świadomość, że jeśli ta szkoła zostanie zlikwidowana, jeśli nie odtworzy, to o tym można zapomnieć. Proszę państwa, ja kilka razy przytaczałam takie powiedzenie, ono także było trochę medialnie nagłośnione, które usłyszałam, to nie jest gdzieś przeczytane przeze mnie, ale usłyszałam. Kiedy przychodziliśmy do władzy, a chciałam państwu powiedzieć, że ja byłam jednym z autorów programu reformy systemu edukacji. I nam jako Prawo i Sprawiedliwości zależało przede wszystkim na tym, żeby te najmniejsze szkoły były jak najbliżej dzieci. Jednocześnie mówiłam, będąc na różnych spotkaniach, będąc także na sesji w gminie Paszowice, gdzie prosiłam, żeby się nad tym zastanowić, żeby zapytać przede wszystkim rodziców. I powiedziałam wtedy, że jeżeli fizycznie nie będzie dzieci, fizycznie, bo takie szkoły, takie miejscowości też bywają, gdzie nisz demograficzny jest tak duży, że fizycznie nie ma kogo uczyć, no to wiadomo, że tam szkoły nie będzie. A któryś z panów tutaj powiedział, rzeczywiście, do mnie też dotarło na sesji, że tu są wychodki na zewnątrz, że dzieci wychodzą, prawda, XXI wiek, dzieci nie mają toalet, że powinno być lepiej. Ja wtedy właśnie pytałam, czy ktoś zapytał rodziców i dzieci, gdzie one chcą chodzić do szkoły. I dlatego jednocześnie, to również powiedziałam na sesji, że Prawo i Sprawiedliwość powiedziało, że tam, gdzie jest szansa ratowania tych szkół, to róbmy. I to powiedzenie, o którym chciałam przypomnieć, pan kurator na pewno go zna, bo zna mnóstwo powiedzeń, było takie, w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość przychodziło do władzy 16 listopada. Do końca roku budżetowego był miesiąc czasu. My powiedzieliśmy, że wprowadzamy 500+. Opozycja mówiła, tego się nie da zrobić, pieniędzy, jak mówił pan minister Rostowski, pieniędzy nie ma i nie będzie. I proszę państwa, wszyscy mówią, że czegoś się nie da zrobić. I przychodzi taki jeden, który nie wie, że tego się nie da zrobić i on to robi. I znaleźliśmy 17 miliardów zaraz w następnym roku i ruszyliśmy z programem 500+. 17 miliardów. Ja pamiętam, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało dla wszystkich miejscowości, dla wszystkich, propozycje, jak można zorganizować sieci szkół. Sieć szkół w każdej miejscowości. Dlaczego? Ano na wypadek, gdyby się okazało, że któreś samorządy po prostu tego nie będą chciały zrobić. Był margines takich samorządów, które nie chciały zrobić i wtedy z automatu robił to kurator. Ale my, proszę państwa, wtedy kiedy mówiliśmy o tym, że te małe szkoły, o czym pan kurator mówił, powinny zostać zachowane, a mamy problemy z budżetem, to może warto byłoby, panie wójcie, albo powołać, nie wiem, Radę Dyrektorów Szkół wszystkich z gminy Paszowice. Kiedy wprowadzono w 1999 roku reformę edukacji, ja miałam szkołę ośmoklasową i nagle się dowiedziałam, że mamy trzyletnie gimnazjum. Nie zwolniłam pół nauczyciela. Przyjmowałam. U mnie były ciągle przyjmowani nowi nauczyciele. Nikt nie został zwolniony. Dlaczego? Bo zawsze 5 lat do przodu planowałam, ile będę miała dzieci, ilu będę miała nauczycieli, czy dać im półtora etatu, czy zatrudnić kogoś nowego, czy lepiej nie, bo będzie bezpiecznie. Może trzeba jednak we współpracy dojść do jakiegoś porozumienia, bo z konfliktu, konflikt napędzasz, będzie konflikt. Mamy problem, trzeba go rozwiązać.
Być może w tym roku jest pieniędzy mniej, bo nie zostały zaplanowane, dlatego że zmieniana została, była zmieniana uchwała co najmniej dwa razy. Ale jeżeli w marcu na sesji, jak pan mówi, radni przyjęli taką propozycję, że zostają trzy szkoły i że nie chciała pana słuchać, to czym się różniły te argumenty na kolejnej sesji, skoro głosowanie wyglądało już zupełnie inaczej? Bo gdyby na pierwszej sesji, wtedy kiedy podejmowane były decyzje, do 30 marca, były te argumenty użyte tak, jak zostały użyte na sesji, na której chociażby ja byłam, no to myślę, że to głosowanie wyglądałoby inaczej. Czegoś tutaj zabrakło chyba. Nie wiem, być może właśnie takiej konsultacji z dyrektorami. Oprócz radnych, bo tak pan powiedział przed chwilą, że pan kurator ma wiedzę lepszą niż my wszyscy. Paru nauczycieli tutaj jest. Gdybyśmy zebrali tę wiedzę, pewnie byśmy mieli. Pewnie byśmy mieli jeszcze. Ale jest jeszcze coś takiego jak rozsądek, jak taka mądrość i jak doświadczenie, że warto czasami korzystać z doświadczeń innych ludzi, pytać, może ja akurat nie umiem sobie z tą sytuacją poradzić, a ktoś inny potrafił, może zapytam, jak on to zrobił. I dlatego też proponowałam na sesji w sierpniu, tak? Czy nie, przepraszam, w listopadzie. Proponowałam, żeby przyjrzeć się na spokojnie, żeby dać sobie ten czas, ten rok czasu, ale nie na to, żeby przeczekać, tylko na to, żeby podjąć rzeczywistą rozmowę, ale nie w takim gronie, to jest świetne. Słyszymy opinie, to co chcemy usłyszeć, wiemy co ludzie chcą, czego oczekują. Ale teraz muszą usiąść ludzie, którzy za to wezmą odpowiedzialność i którzy potem przedstawią takiemu samemu gronu decyzję, jaką podjęli, i będą potrafili jeszcze uzasadnić, dlaczego ta decyzja jest właśnie taka, i będą potrafili przekonać siedzących tu na sali, że to jest najlepsza z możliwych decyzji. I proszę Państwa, ja myślę, że oczywiście, że najlepiej w zgodzie i w porozumieniu budować przyszłość tej gminy, każdej wspólnoty, ale to, że Państwa jest tutaj dzisiaj tak dużo, że siedzicie już kilka godzin, a każdy pewnie ma jakieś zajęcia, pewnie są małe dzieci w domu, jeszcze mnóstwo innych obowiązków, to znaczy, że Was to obchodzi. To jest fantastyczny, no to jest coś kapitalnego, co ja widzę. To jest właśnie to, ta wspólnota obywatelska, to poczucie obywatelskości, że przychodzę i pokazuję, że mnie to interesuje. I ja chcę w tym uczestniczyć, ja nie udaję, że ten problem mnie nie dotyczy. I najgorzej, kiedy jeden zgania na drugiego. Rzeczywiście plotki przeróżne krążą. Ja bym się plotkami nie przejmowała. Najlepiej tego nie ruszać, bo jak się ruszy, to będzie odpowiedź z drugiej strony jaka nawalanka. Nie warto, naprawdę nie warto. Nienawiść, niechęć, odpowiadanie tym samym nigdy nie prowadzi do niczego dobrego. Najlepiej szukać dobrych rozwiązań. Więc być może, kiedy usiądą wszyscy dyrektorzy, ale w takim wzajemnym zrozumieniu, nie, że jeden jest ważniejszy od drugiego, tylko że jesteśmy dyrektorami, mamy nauczycieli, mamy uczniów, mamy rodziców, mamy doświadczenie i być może znajdziemy, podpowiemy panu wójtowi, podpowiemy też radnym, że może jest jakieś rozwiązanie, na które radni nie wpadli. No bo rzeczywiście, proszę państwa, no trudno, jeżeli ktoś z radnych jest jeden nauczyciel czy dwóch, a reszta nie, to może się nawet tą oświatą specjalnie nie interesować. Jak ktoś jest rolnikiem, będzie się bardziej interesował sprawami dotyczącymi rolnictwa, a nie służbą zdrowia czy edukacją. Więc warto zawsze w zgodzie, we współpracy, nawet przy takich trudnych dyskusjach, ale jednak w dyskusjach konstruktywnych, wypracować jakieś wspólne porozumienie. Ja proponuję jednak, tak jak to na sesji mówiłam, żeby ten rok czasu na spokojnie poświęcić na wypracowanie tego, jak będzie funkcjonować oświata od roku 2018-2019, ale przy współpracy z dyrektorami szkół, przy współpracy z rodzicami i oczywiście samorząd, który bierze za to odpowiedzialność. Bo ja na sesji również powiedziałam, że to Państwo radni będą decydować, nie Pan Wójt. Pan Wójt będzie wykonawcą tego, co decyduje Rada, bo radni podjęli taką decyzję, taką uchwałę, mają do tego prawo, ale każdy może się z nią taką uchwałą zgodzić albo nie. Tak jak powiedział pan kurator, są środki odwoławcze, może z nich skorzystać jedna i druga strona. Także proszę państwa, kończąc swoją wypowiedź, jeszcze raz bardzo państwu dziękuję, naprawdę bardzo państwu dziękuję za te wszystkie głosy, które tutaj padały, bo one świadczą o tym, że ja jestem wśród wspaniałych, mądrych ludzi i przede wszystkim macie kapitalnych nauczycieli. Panie Marku, szkoda, że pan chce odejść. Bo dzisiaj takich nauczycieli z pasją naprawdę brakuje.
to jest coś, czego nic innego nie zastąpi. Pasja, pasja nauczyciela i to, że pan te dzieci prowadzi właśnie na boisko, to, że pan te kamienie tam pokazuje, że pan ich tego uczy, to jest wiedza, jak i żadna inna teoretyczna wiedza w innej szkole w dużym mieście nie ma. Także jeszcze raz bardzo państwu dziękuję. Panu wójtowi i radnym życzę, żeby jednak potrafili znaleźć w porozumieniu, we współpracy, jeśli będzie potrzebna pomoc, także merytoryczna, bo co jak co, na oświacie się trochę znam, jak państwo pewnie wiecie. Z pewnością pan kurator, zawsze mówiłam, na sesji podkreśliłam rolę pana kuratora, był na każde zaproszenie. Był wszędzie, gdzie proszono go o spotkanie. Udzielał naprawdę wyczerpujących odpowiedzi i o tym też mówiłam. I też zadeklarowałam, że z pewnością pan kurator, jeśli będzie taka potrzeba, także i w tym przypadku stanie na wysokości zadania i pomoże. I dzisiaj jest. Ma jakąś opinię wyrobioną. Trzeba znaleźć teraz rozwiązanie. Proszę państwa, ja jestem przekonana, ja nawet wiem, jak to rozwiązanie powinno wyglądać, ale ktoś tutaj słusznie zauważył, że my nie możemy podawać gotowych rozwiązań, bo to nie my jesteśmy tutaj władzą. My jesteśmy gośćmi. To jest nadzór pedagogiczny. Ja jestem władza ustawodawcza, jestem gość dzisiaj. Tu jest władza wykonawcza. I my nie możemy swoich propozycji przedstawiać państwu jako gotowych rozwiązań. To muszą być wasze rozwiązania. My możemy pomóc, możemy wesprzeć, ale nie możemy nikomu niczego narzucić. Panie kuratorze, chciałam bardzo podziękować za przyjazd, za to, że pan wszędzie jest na każdym spotkaniu, panią również, bo to naprawdę z Wrocławia przyjechać tutaj i z powrotem wrócić. My jesteśmy prawie że na miejscu. Naprawdę doceniam ogromną pracę, jaką pan kurator wykonuje i dlatego dziękując jeszcze raz, proszę pana wójta, żeby jednak zechciał skorzystać z rady pana kuratora, z pomocy pani listatorek, pani dyrektor, żeby usiąść jednak z dyrektorami i nie na zasadzie kija i marchewki albo ty jesteś gorszy od tamtego, nie. To są nasze szkoły, to są nasze dzieci, to jest nasz wspólny obowiązek, to jest nasza wspólna sprawa i my musimy sobie z tym problemem poradzić. Jeśli będzie potrzebna pomoc, oczywiście ją deklarujemy. Ja wierzę, że problem panie kuratorze do przyszłego roku się uda rozwiązać, tak żeby dzieci przede wszystkim miały jak najbliżej do szkoły, żeby rodzice byli spokojni o ich bezpieczeństwo i żeby nauczyciele mieli pracę. Dziękuję bardzo. Bardzo gorąco dziękuję pani minister za wielowątkowe, ważne, ciekawe i merytoryczne, poruszające wystąpienie, chcę powiedzieć, bo tam też moja postać została dotknięta. Mianowicie, cóż, no, ja się czuję skromnym rzemieślnikiem winnicy pańskiej, która nazywa się edukacja, służę radą, służę pomocą. I tak siedząc myślałem, gdzie w takim razie poszukać rezerw, jeżeli jest kwestia finansowa. Gdzie te rezerwy są? No to one są. Minister edukacji ma własną rezerwę. Premier ma własną rezerwę. Można ją aplikować. Dalej, będzie program, jeżeli to byłaby szkoła pełna, czyli trzeba pozyskać pracownię, będzie ten program tablica. Dalej, jeżeli chodzi, no właśnie, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Sportu, które też bodajże około 40 milionów będzie wydatkować na dodatkowe zajęcia sportowe. I ktoś powie tak, oczywiście, to nie jest to samo, co wydatki na budynek, na prąd, na płace i tak dalej, okej, ale budżet w jakimś sensie jest wspólny, jest jeden. Jeżeli tu mamy ulgę i to dość poważną, rzecz kolejna, no to jest pozyskiwanie środków też na własną rękę. To jest szukanie sponsorów. To jest rozglądanie się za jakimiś projektami, za którymi też idzie finansowanie. A dzisiaj bardzo różne instytucje, w tym instytucje państwowe, w tym są środki unijne i tu trzeba się przyjrzeć. Zarówno nauczyciele, szkoła, dyrektorzy szkół, a także przedstawiciele gminy. Szukać takich możliwości. I wreszcie rzecz kolejna, o której chciałem powiedzieć, na którą natknąłem się peregrynując oto po Dolnym Śląsku. Mianowicie to jest taki zwyczaj, że jednak z mniejszej miejscowości ciągną uczniowie, ci, którzy mieszkają na obrzeżach, z rodzicami często jeżdżą, zwabieni jakąś magią, czasem lepszymi warunkami. Jedno jeździ starsze, to i młodsze się zabiera, skoro i tak się jedzie. Warto się temu przyjrzeć. Ja nie wiem, jaka tutaj jest proporcja, ile osób spoza gminy pobiera nauki w innych, ale pamiętajmy, że pieniądze idą za uczniów. I teraz, jeżeli taki procent jest, a jestem skłonny założyć, przypuścić, że jest on niemały, to znaczy, że trzeba tych ludzi poprosić,
trzeba ich przekonać, do każdego dotrzeć, włożyć czas, nawet jak się jest wójtem, a na pewno jak się jest radnym, zapukać door to door, jak to jest w kampanii, która już za rok, ale to nie ma co czekać na kampanię, tylko trzeba gorliwie pracować, to wtedy się zbiera plony obfite i dobre, a jak się przez całe lata próżnuje albo leniwie siedzi, to wiele z tego nie będzie, ale zmierzam do tego, że jak się odwiedza ludzi, efekt jakiś byłby, a zahamowałoby się wypływ środków na zewnątrz, a za uczniem jednak pieniądze idą, więc myślę, że warto, to są takie moje podpowiedzi na gorąco, po to, żeby ten budżet jednak wzmocnić na ten jeden rok, tak? My liczymy, ja jako kurator, zabierając głos na spotkaniach, pani minister Anna Zalewska organizuje cykliczne spotkania z kuratorami, my referujemy wtedy, co się dzieje, oczywiście dostajemy też jakieś dyspozycje, analizujemy, co w prawie oświatowym, ale między innymi, jako że swoją funkcję tak pojmujemy, że jesteśmy barometrem opinii publicznej, co wśród nauczycieli, co w dyrektorów, co na spotkaniach, jakie wątki się przewijają, to, mili państwo, Bóg mi świadkiem, za każdym razem poruszam kwestię właśnie małych szkół, że musi się zwiększyć dofinansowanie. I dopytywałem się, czemu to nie zostało zrobione już, bo były takie poważne zapowiedzi, były prace. Ano, samorządy, różnych odwiedzin, również wiejskie, jestem zdziwiony, ale taką opinię Związek Gmin Wiejskich miał. Ja przypuszczam, że na przyszły rok to się zmieni. Co więcej, spodziewamy się, wzrost gospodarczy jest dobrze prognozowany, ściąganie podatków dosyć dobrze idzie, gospodarka się rozwija, miejsc pracy przybyło, a no właśnie, że będzie możliwość, żeby ulżyć szkołom wiejskim, tak? W kolejnym, następnym roku budżetowym. A skoro tak, to może rzeczywiście podążyć tym tropem, który pani minister tu podsuwa i powiada, dajmy sobie rok na analizę, dajmy sobie ten rok na te aktywności, o których opowiedziałem, tak? Mili państwo, no. Ja państwu też bardzo gorąco dziękuję za to, że się państwo przybyli, dokumentując swoje przywiązanie do szkoły, że państwo rozumiecie wagę oświaty, że państwo tworzycie tę lokalną społeczność i nie zawaham się powiedzieć wspólnotę. Gmina wszak to wspólnota. Dziękuję państwu więc za dzisiejsze spotkanie. Jeszcze pani chciała... Tak, panie kuratorze, ja bym chciała zakomunikować coś takiego, że w przeciągu ostatniego tygodnia dostałam z gminy pismo, ja jestem małą sześciolatką obecnie, informujące nas o tym, że mnie, bynajmniej jako rodzica, że szale szkoły jeszcze się ważą, tylko informacje od wójta gminy Paszowice, że szkoła w Podgwizdowie będzie zamknięta. Twardo, prosto, liberalnie. Czy ma pani rodzinko przy sobie? Nie, nie, mam promu. A szkoda, bo przepraszam, że na pani siedzi, ja też nie stałem, ale to niegrzeczne, nie jest tak sformułowane. Na pewno w związku z podjęciem uchwały intencyjnej. No właśnie, ale jak jest? Po to, że po ostatniej wizytacji u nas musimy zmienić trochę zapisy pod względem prawnym funkcjonowania w ogóle wskutek tej reformy. Chodzi o filię, o przedszkole i tak dalej. To jest po to, żeby rodzice przedszkolaków wiedzieli, że przedszkole było, jest i będzie. To jest tylko po to, informacyjnie dla pani. Bo za chwilę bez takiego pisma będą rodzice nas pytać. A co z przedszkolem? Więc ma pani informację, że przedszkole było, jest i będzie. Jako rodzic przedszkolaczka. Bo to jest to pismo. I wszyscy rodzice takie pismo dostali, że... Nie, ja to odebrałam w ten sposób. Ja nie jestem osobą mówiącą, wychowałam się też w tej szkole. I bardzo dużym szacunkiem darzę nauczycieli. To już tak na minutę tylko. Ostatnio w przedszkolu były organizowane jasełka i mój syn był Józefem i nie mieliśmy... Był pomysł, jaki kij do podparcia wziąć. I siostra przyniosła kij, który gdzieś tam na którymś ognisku z panem Markiem Olszewskim był wypalony, że tak powiem, 86 rok, to jest właśnie ta historia. Dziwi mnie tylko to, że osoby, które edukują nasze dzieci, które dbają o tę edukację, mam na myśli nauczycieli też z innych szkół, że nie ma właśnie takiego podejścia, jak pani minister powiedziała, żeby siąść, porozmawiać, nauczyciele z innych szkół, żeby nie zamykać tego. Teraz jesteśmy na końcu roku, Główny Urząd Statystyczny, jestem pracownikiem Głównego Urzędu Statystycznego, nie wstydzę się tego, trąbi, że gospodarka idzie do przodu, że my się rozwijamy, że tych dzieci jest więcej. Sam pan by powiedział, że przedszkole pęka w szwach. Co będzie za te 5 lat? Może tu się warto zastanowić, zostawić tą czteroklasową, a później jak będzie więcej tych dzieci... Po to są te spotkania, po to były poprzednie spotkania. Jak się z panią zgadzam, jak najbardziej. Jak najbardziej. Dlatego też taka intencja, że chciałem drugie przedszkole otworzyć i to musi się wydarzyć. Ja odebrałam ten list tak, jak odebrałam i pewnie większość rodziców odebrała.
Wie pani, pan mol był sformułowany naprawdę bardzo jasno. On był tak sformułowany, że ja właśnie tak zrozumiałam. W związku z podjęciem uchwały intencyjnej, więc zgodnie z faktami było napisane. Więc... I pierwsza myśl, jestem w domu 6-latka, mój syn pójdzie do pierwszej klasy. Aha, szkoła w Pogwizdowie będzie zamknięta. To jest po to, żeby rodzice przedszkolaków wiedzieli, że w szkole dalej jest. Wyjaśniam, mając okazję, panie kuratorze, mając okazję publicznie to wyjaśnić, wyjaśniam. Przedszkole było, jest i będzie w Jadrowie. Nie jest kompleksu zagrożone. No i mili państwo, zbliżaliśmy już do koniecznego finału. Mili państwo, ale silence please. To już ostatni głos, a później ja państwu podziękuję i już zakończymy dzisiejsze spotkanie. Argumenty rozumiem, Patryk, proszę bardzo. Tutaj został wywołany właśnie oddział przedszkolny. Wszyscy wiedzą, że oddział przedszkolny jest jako filia szkoły podstawowej w Pogwizdowie. I teraz, dlaczego on tam się właśnie pojawił? Swoją filię w Jadrowie i właśnie w filii znajduje się oddział przedszkolny, który jest w tym budynku, gdzie jest przedszkole. I to jest taki, no, taka sytuacja zaistniała. A ja jeszcze powiem, dlaczego właśnie te dzieci 6-letnie są w Jadrowie, a nie tutaj. Ponieważ był właśnie w pewnym momencie taki niż, że byłoby po 5 osób 6-latków i 5 osób 5-klasistów, jeżeli chodzi o obwód. Tak? O obwód. I teraz musiałyby być klasy łączone i rodzice byli pod dylematem. I co w takim czasie teraz, żeby były te oddziały, zerówka połączona z pierwszą klasą, czy pierwsza klasa z drugą klasą, co z tymi dziećmi? I też były rozmowy z rodzicami z obwodu tutaj szkoły w Pogwizdowie i z obwodu Jadrowskiego. W porozumieniu z rodzicami, nie powiem, że to tak się od razu udało, też było wiele spotkań i rozmów, połączyliśmy to tak, że dzieci, te, które miały tutaj chodzić do oddziału przedszkolnego, były wożone tam, ponieważ tam jest plac, zabaw, tam po prostu są inne warunki, dzieci są te osobno, mają takie warunki bardziej przedszkolne. I tym bardziej, że było otwarte przedszkole. A dzieci z pierwszej klasy były przywożone tutaj, żeby mogły w pełni realizować program klasy pierwszej. I tak to już od lat zostało, że rodzice, za przyzwoleniem rodziców, te nasze 6-latki są w Jadrowie. I teraz się mówi, że skoro one są tam, to powinny chodzić do szkoły w Jadrowie. To jest po prostu tak jakby przechwycenie tych dzieci w ten sposób, bo one tam jeżdżą, ale to też był jakiś powód i to była zgoda wspólna rodziców. Czy żeby te 6-latki przyszły tutaj? No nie, no jeżeli mamy tam taką sytuację, prawda? I tutaj właśnie pani mówi, że skoro szkoła ma być likwidowana, no to teraz co z tym dzieckiem, gdzie do pierwszej klasy ma być zapisane? To na pewno jest to z takim to zamierzeniem, że no szkoły w Pogwizdowie nie będzie, no to dziecko pójdzie do Jadrowa. A ale szkoła jeszcze na dzisiaj nie jest likwidowana, więc nie powinno, mnie się wydaje, że to już od razu taka informacja o tym, że taka uchwała intencyjna została podjęta, to ludzie są poinformowani, bo jest i biuletyn, jest strona internetowa gminy, wszyscy o tym wiedzą. A jeszcze szkoła nie została zlikwidowana. I póki co te oddział te przedszkolny, czyli 6-latki, należą do naszej szkoły. A jeżeli szkoła będzie zlikwidowana, to ten oddział powinien wraz z szkołą być też zlikwidowany. Tak? A tutaj nie ma mowy. Szkoła likwidowana, no to jest filia. To jest filia właśnie. No ale tutaj rodzice dostają już informację, że... Mowy, no więc tutaj jest taka wyjaśnienie. Może ja mam się o tym decydować, jak więc tutaj rodzice też mają swoje... Ja chciałbym państwa zapewnić, że los szkoły w Pogwizdowie nie został rozstrzygnięty. Uchwała intencyjna została podjęta. Kurator ma określony czas do 11 na odpowiedź i może przystać na taką propozycję, ale może się nie zgodzić. Jeżeli się zgodzi, no to faktycznie tej szkoły nie będzie. Jeżeli się nie zgodzi, to przysługuje oczywiście odwołanie do ministra. Co się dzieje dalej? Bo to już parę takich przypadków mamy. Najczęściej minister murem stoi za kuratorem. Ale zdarza się, że czytając, czynią to uczennicy odpowiednich departamentów, czasami wiceministrowie, czasem pani minister, wszak jest z Dolnego Śląska, a więc i nawet zerka i powiada tak, a proszę jeszcze poszerzyć argumentację, a proszę przekazać więcej informacji. I daje nam do ponownego rozpatrzenia. I my znowu mamy długie terminy i my to rozpatrujemy. A jak przygotujemy znowu swoją opinię, załóżmy znowu, ona jest negatywna wobec propozycji likwidacji szkoły, idzie to znowu do pani minister. I nie ma
liczby określonych ruchów po stronie minister i po stronie naszej, chociaż logika by podpowiadała, że tak można zrobić najwyżej ze 3 razy, bo ile argumentów można wymyślić, ale proszę Państwa, czas płynie. I dopiero na końcu tej procedury może się samorząd odwołać do sądu. Ale sąd też może prosić o różne uzupełnienia. A sądy u nas nie obradują z dnia na dzień. Więc, mili Państwo, to jest procedura, która trwa. I czasem trwa ona tak długo, że społeczność lokalna decyduje inaczej. Albo kto inny podejmuje decyzję, no nie chciałem tego powiedzieć, ale no woli prawdy muszę, tak? Albo jest jakaś refleksja wśród radnych, albo są to nowi radni na przykład, którzy mają inne priorytety. Albo pojawiły się nowe możliwości finansowe, albo zmieniło się coś z demografią, albo zaczęli się ludzie osiedlać w tej miejscowości, tak? I zaczynają się wtedy robić zmiany. Proszę Państwa, tak to wygląda. Dzisiaj nie można powiedzieć, że szkoła będzie zlikwidowana. Nie ma uchwały tej ostatecznej, nie ma zgody kuratora w tej sprawie, minister się nie wypowiedział, do sądu sprawa nie trafiła. Oczywiście perspektywa, czy informacja, że szkoła być może będzie zlikwidowana, albo jest już uchwała intencyjna, to być może rzeczywiście tak jest, że część osób tak to odbierze. O, mówią o likwidacji szkoły. O nie, to ja już do tej szkoły tam dziecka nie posyłam, bo może go nie będzie. Oczywiście to ułatwia zadanie przy likwidacji, bo wtedy jak jest mniej osób, to mówimy, i tak było tam 5 na krzyż, a teraz zostały tylko 2, no to tym bardziej. Więc proszę Państwa, tym gorliwiej Państwo ogłasza, bo musimy się prawa trzymać. Że nic nie zostało rozstrzygnięte, my dopiero sobie wyrabiamy zdanie. Od uchwały intencyjne do likwidacji szkoły to są kilometry. A przede wszystkim bardzo odległe terminy i pokazałem, jak to proceduralnie może wyglądać. To są długie miesiące, to może trwać rok, a może i trwać ze 2. Jeżeli pani minister będzie w ostatnim dniu swojego terminu i my w ostatnim dniu swojego terminu przekazywać sobie dokumenty, etc. Proszę Państwa, ale to jest, myślę, dobrze, że jednak jakiś partner społeczny, czyli w tym przypadku kurator i nad nim minister, że to nie jest tylko ruch biura władz samorządowych. To jest dobrze, bo to dzięki temu się dokonuje w konsensusie, dzięki temu jest jakiś czas na jakiś nawóz. I puentując, dziękując Państwu za przybycie, co dowodzi oczywiście zatroskania o sprawę tak ważną, jaką jest edukacja, to ja chciałbym Państwu, jak tutaj jesteście, po pierwsze życzyć zgody, bo ona jest niezwykle ważna w tej wspólnocie, którą tworzy gmina, i życzyć mądrych, dalekowzrocznych, perspektywicznych i niepochopnych decyzji. No a ze swojej strony też deklaruję otwartość, roztropność, wierność przepisom prawa, bo kluczem, bo mówiłem troszkę o pryncypiach i na pryncypiach też trochę zakończę, ale z nich wypływają konkretne decyzje. Proszę Państwa, takim słowem kluczem to jest, bym powiedział, szacunek. To jest szacunek dla ludzi, to jest szacunek dla partnerów instytucjonalnych, to jest szacunek dla siebie, no i to jest szacunek dla prawa. I na taki szacunek z naszej strony możecie Państwo liczyć. W ogóle możecie Państwo na nas liczyć. To cóż, mili Państwo, żyjcie w takim razie w zgodzie i z taką nadzieją, że jesteśmy jeszcze przed decyzją, a będzie to decyzja mądra. Bardzo dziękuję. Ja chciałam jeszcze też na zakończenie zabrać słowo, bo w trakcie nie było już okazji, Państwo zabierali głos, wiele ciepłych słów usłyszałam ja tutaj pod naszym adresem, w imieniu całego grona Państwu za to bardzo dziękuję. Pani minister, dziękuję też za ciepłe słowa i panu kuratorowi za to, że dodaje nam taką nadzieję. Ja sobie pozwolę teraz na taką osobistą wycieczkę, bo jak ja tu w 97 roku po powodzi przyszłam do pracy, przyjmował mnie właśnie do pracy Marek. Więc przyjechał tutaj z tym plecakiem, zamieszkał na tym strychu. Ja w pierwszej rozmowie, po pierwszym pobycie tutaj w szkole, ja wiedziałam, że to będzie tu. Właśnie, że to jest to miejsce. Ja później założyłam też ten plecak, też poszłam z dzieci na wyprawę w góry. I przyznam się, że mi trochę tego brakuje i że tak czekam już z niecierpliwością, że być może już ta kadencja upłynie. Wrócę do pracy do dzieci, chociaż nie ukrywam, że bycie dyrektorem to też jest ogromna satysfakcja, a takie chwile i takie momenty dają dodatkową energię do pracy i mam nadzieję, że wspólnie, proszę Państwa, uda nam się
tutaj popracować jeszcze drugie, co najmniej 21 lat, bo ja w tym roku oczko tutaj obchodzę. I to jest taki szczęśliwy rok dla mnie, już tak całkiem osobiście. Powiem, że ta właśnie współpraca tutaj ze społecznością lokalną spowodowała, że ja dwa miesiące temu wyszłam za mąż, na męża z Podgwizdowa. Nie Państwo, serdeczne podziękowania dla Pani Dyrektor i podwójne gratulacje.